na farplanie. Dzisiaj życie na niebiesko. Radio kibiców Ruchu Chorzów. Partnerem audycji jest ekipa United Blue Fans. Siemka. Gorąco zachęcam Cię do wspierania radia Życie na Niebiesko na YouTube. Aby poznać szczegóły, kliknij przycisk Wesprzyj, który znajduje się w każdej audycji naszego radia. W ten sposób możesz dołączyć do niebieskich wspierających. Razem budujmy naszą niebieską społeczność. Do usłyszenia, pozdrawiam, Maciej Zieliński i Noruch. Roztomajte gotki. 21 marzec 2024 roku to czwartek, a jak czwartek, co dwa tygodnie, to roztomajte gotki w Radiu Życie na Niebiesko, czyli oddajemy Wam głos. Oddajemy Wam głos, drodzy słuchacze, drodzy kibice, a dzisiaj nietypowo, bo jest ze mną debiutant, jeśli chodzi o taką rolę na żywo przede wszystkim, bo do tej pory to, żeście go tam być może słuchali, znali z tych takich nie na żywo kącków. Jest ze mną Chris DNHP. Pozdrawiam Cię serdecznie i witam. Siemanko, dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dajcie znać oczywiście, drodzy czatownicy, czy no słychać dobrze, czy dobrze też słychać Chrisa, bo jak coś, to będziemy tutaj myśleć, jak ten dźwięk ewentualnie poprawić. Zanim otworzymy ta nasza linia telefoniczna, to dzisiaj taką ważną rzecz, poza tym, że kalendarzowo dzisiaj mamy pierwszy dzień wiosny, poza tym, że wczoraj ta wiosna się rozpoczęła astronomicznie o 4.41 bodajże rano, ale o 4.41 wczoraj to jeszcze były przymrozki, bo tam z tego, co żeś słyszał, to było nawet minus 3. Nie wiem, czy u Ciebie, Chrisu, też żeś musiał szkrobać? Ja akurat nie szkrobał, ale słyszałem tam od ludzi, że musieli niestety szkrobać, nie? Musieli szkrobać. Czyli ty niby wiosna, a jednak szkrobiesz, nie? No niby ty, wiosna, jednak szkrobić. Ale ty żeś wstał już na tyle późno wczoraj, że żeś już nie musiał szkrobić. Ja nie muszę. I ona hulajce jeżdża do roboty, to ja zawsze z rana patrzę, czy jest chociaż plus, żeby na tej hulajnodze zajechać, także no, nie będę ukrywać, że zawsze rześkie powietrze też tak wpływa na cera, bo się trochę tam spękano gęba robi, ale wczoraj było rześko, dzisiaj już mniej, bo dzisiaj rano już było plus 4, jak ja się budził do roboty, także no to Hartujesz się. No to już idzie powiedzieć, plus 4 to już jest taka pogoda nie do hartowania, nie wiem, czy to jeszcze, to już nie morsowanie, ale jeszcze za zimno, żeby gadać, że to już jest normalne, no nie wiem. Przewiewno, tak... pogoda przewiewno, nie? Pogoda przewiewno. Ja, byleby i no to było z pożytkiem, nie? Nie na ja tak, pędalujesz, że pod wiatr to idzie, nie? Na szczęście na hulajce, ja mam taką hulajkę, że nie muszę pędalować, wiesz? No, dobre. Dzisiaj też taka sytuacja się wydarzyła, że przede wszystkim ludzie ruchu, ludzie związani z niebieską R-ką jawnie dali swoje zaufanie, swoje poparcie drużynie Szymona Michałka i tutaj teraz troszeczkę przejdziemy na ten język polski mimo wszystko, bo ja wam przytoczę cały list, który tutaj został na stronie Szymon Michałek, kandydat na prezydenta Chorzowa, no tutaj przez niego napisane, a pod którym podpisali się pracownicy ruchu. Jak wiemy, ruch jako klub nie jest polityczny, stara się być apolityczny, natomiast oczywiście pracownicy indywidualnie dzisiaj de facto zostali do tego zmuszeni, żeby też poczynić jakieś kroki do przodu, bo nie wiem, czy słyszeliście, ja też zresztą wczoraj pisałem na portalu X informację, że dzisiaj bardzo ważna sesja Rady Miasta, bowiem dzisiaj miała być gotka o wsparciu finansowym dla Ruchu Chorzów. Oczywiście wiemy, że podczas tej ostatniej sesji, tej bieżącej kadencji nie padło nic w kontekście Ruchu Chorzów i o tym mówi ten list, który teraz przytoczę, więc dajcie mi chwilę. Chrisu, też ewentualnie tutaj posłuchaj.
A ja cytuję. Słucham cię ciągle. Ja cytuję. Ludzie ruchu przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi popierają drużynę Szymona Michałka. Dziękujemy za zaufanie i zachęcamy do lektury listu otwartego, jaki został nam przekazany. Szanowni Państwo, drodzy kibice, zakończyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miasta. Wbrew wcześniejszym deklaracjom zarządu miasta nie został na niej poruszony temat ruchu, co oznacza, że w budżecie Chorzowa na działanie klubu oraz wynajem Stadionu Śląskiego w 2024 roku zostało dotąd zarezerwowane równe 0 zł. Wraz z końcem sesji wyczerpały się też pokłady naszej cierpliwości. Pragniemy poinformować, że jako niżej podpisane osoby, wyrażając prywatne stanowisko w wyborach samorządowych w Chorzowie, popieramy kandydaturę Szymona Michałka oraz radnych startujących z jego drużyny. Jesteśmy Wam winni tę wiedzę i wyjaśnienia jako grupie, która była i jest największym sponsorem ruchu Chorzów w czasie odbudowy. Zawsze przyświecała nam apolityczność, a na pierwszym miejscu stawialiśmy i zawsze będziemy stawiać dobro klubu. Po latach wikłania ruchu w gierki polityczne, nieustającej batalii o uwzględnienie go w budżecie miasta na każdy kolejny rok, ciągnącej się bez końca i mimo upływu kilkunastu lat nierozwiązanej wciąż kwestii nowego stadionu przy Cichej, nowej telenoweli związanej z pokrywaniem przez magistrat wynajmu obiektów zastępczych czy szantażów emocjonalnych, nadszedł moment, by uznać, że wystarczy. Chcieliśmy uniknąć tego za wszelką cenę, ale dziś nie mamy innego wyboru. Czas powiedzieć dość. Stoimy na stanowisku, że jedyną nadzieją dla ruchu, by mógł wciąż rozwijać się, cieszyć nas wszystkich jeszcze bardziej niż dotąd, uwolnić w pełni swój potencjał, jak zmiana podejścia do niego u władz miejskich. W zmianę podejścia po tylu latach nie potrafimy już wierzyć. Dlatego nie widzimy innej drogi niż zmiana władz. Stawiamy sprawę jasno. Każdy głos oddany w wyborach na Andrzeja Kotale oraz radnych z jego ugrupowania to zarazem głos przeciwko dalszemu rozwojowi ruchu. Każdy głos nieoddany czy nieważny jest głosem przeciwko dalszemu rozwojowi ruchu, dającym ciche przyzwolenie na scenariusz, który kilka lat temu wymsknął się jednemu z miejskich włodarzy, że może lepiej byłoby, gdyby ruch występował w czwartej lidze, a przy Cichej zamiast stadionu mieściło się osiedle i Biedronka. Gdy te słowa padały, znajdowaliśmy się na zakręcie. Ruch był po trzech z rzędu spadkach. Wylądował najniżej w swojej historii, ale rzesza osób wiernych sympatyków budowała go. Była z nami w najtrudniejszych czasach. Część z tych osób współtworzy listy komitetu Szymona Michałka. Bez wymieniania zasługi każdej z osobna sprawdziły się w działaniu, zdobywały doświadczenie, rozwijały kompetencje. Zostały zweryfikowane przez wiele wyzwań. Ręczymy za ich uczciwość i jesteśmy przekonani, że zadbają o interes Chorzowa tak bardzo, jak dbają o interes ruchu. Zjednoczeni udowodniliśmy, że możemy wiele. Oczywiście mamy świadomość, że ruch absolutnie nie jest jedyną potrzebą naszego miasta. Widzimy szansę na powiew świeżości dla Chorzowa, w którego Radzie Miasta zasiadały dotąd również osoby nie będące w stanie sporządzić przez całą kadencję nawet jednej interpelacji. Niektórzy chcieliby ruchu w czwartej lidze, a my udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie gromadzić na Stadionie Śląskim blisko 40-tysięczną publikę, tworzyć widowiska, o których mówi się w Polsce, oglądane przez ludzi, których liczba stanowi ponad 1/3 mieszkańców naszego miasta. Ruch nie może być klubem niewykorzystanej szansy. Podobnie jak Chorzów, nie może być miastem niewykorzystanych szans. Życie pokazało, że nie musieliśmy być zawodowymi prezesami w garniturach, by uczynić z ruchu klub wiarygodny i uczciwy. Stoimy na stanowisku, że podobne osoby, które popieramy, nie muszą być zawodowymi politykami, by przysłużyć się naszemu samorządowi. Wokół Chorzowa jest zbyt głośno, abyśmy byli cicho. Nie stać nas na ciszę. To, o czym marzy się w wielu miejscach w Polsce, mocno angażujących się w funkcjonowanie swoich klubów, również w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, pełne trybuny, tysiące uśmiechniętych dzieci, społeczność nakręcająca do sukcesów sportowych i co dla wielu byłoby skarbem, w Chorzowie okazuje się problemem. Tak jak naszym obowiązkiem jest utrzymywać ruch na należnym miejscu na piłkarskiej mapie, tak ruch musi mieć wreszcie godną pozycję w Chorzowie. Pozycję pozwalającą odpowiedzialnie planować przyszłość i myśleć o niej bez strachu. Pozycję pozwalającą godnie funkcjonować na co dzień. Sposób,
i jaki w kraju jest już standardem, mając na myśli nie tylko pierwszą drużynę, ale też setki dzieci, młodych chorzowian szkolących się w naszej akademii. Bez stadionu, infrastruktury, bez miasta, dla którego klub będzie dumą, a nie kłopotem, ten potencjał nigdy nie będzie w pełni skonsumowany, a dystans między ruchem a piłkarską Polską będzie się pogłębiał. Przez lata czasu odbudowy, szybkiej, acz mozolnej wędrówki z trzeciej ligi jako niebieska społeczność skumulowaliśmy w sobie siłę. Nadszedł ten moment, aby ją uwolnić. To tak jak ze skokiem. Wzięliśmy oddech, zebraliśmy energię, przyjmujemy odpowiednią pozycję. Nie możemy już zostać w miejscu. Trzeba spróbować skoczyć po to, by za wiele lat, a może już za chwilę, nie wytykano nam grzechu zaniechania i bierności, niewykorzystania potencjału społeczności w kluczowym dla dalszych losów niebieskiej erki momencie. Szymon Michałek, lata temu organizując sektor rodziny, wierzył, że może stać się największy w Polsce. My teraz też musimy wierzyć, zmobilizować się bardziej niż na najważniejszy mecz najbardziej istotnego sezonu. Namawiać bliskich, znajomych, sąsiadów. 6 kwietnia widzimy się na Stadionie Śląskim na spotkaniu z Puszczą Niepołomice, a 7 kwietnia przy wyborczych urnach. Los ruchu i miasta zależy od ciebie. Przed nami najważniejszy mecz czasu odbudowy. Gańba w nim nie zagrać, gańba nie zagłosować, gańba nie być. Podpisali Dawid Będkowski, Martyna Będkowska, Łukasz Dycha, Alina Felix, Tomasz Ferenc, Mariusz Fudalej, Karolina Godzińska, Marek Godziński, Maciej Grygierczyk, Krzysztof Hermanowicz, Dominika Ignacy, Grzegorz Kałuża, Daniel Kandzior, Jakub Komander, Adam Krawiec, Kamil Kurpas, Jakub Kurzela, Paulina Kurzela, Dariusz Malik, Martyna Nowak, Seweryn Siemianowski, Tomasz Steczyński, Marcin Stokłosa, Iwona Strawczyńska, Dorian Strzyżewski, Patrycja Szuster, Andrzej Urbańczyk, Małgorzata Wiernik, Klaudia Wolny, Patryk Zachariasz i Roxana Ziętek. Uff, trzeba powiedzieć, że list długi, natomiast my też się chyba możemy pod tym listem podpisać, nie tyle jako pracownicy zdecydowanie. Klubu. Ale no zdecydowanie popieramy oczywiście też kandydaturę Szymona Michałka. Zresztą już to tutaj mówiliśmy podczas jednej z audycji Okiem Kibica, gdzie jako radio daliśmy pełne poparcie Szymonowi Michałkowi jako kandydata na prezydenta. Dzisiaj też jest ankieta, tak troszeczkę politycznie jest dzisiaj, natomiast no, jest ankieta też, którą daliśmy, na kogo zagłosujecie w najbliższych wyborach samorządowych. Szymon Michałek, ta opcja na razie 93%, Andrzej Kotala 0% i zagłosuje na kogoś innego, odpowiedział 7% ankietowanych. Na razie mamy uzbieranych 28 głosów. Oczywiście zachęcamy Was do tego, żebyście zostawiali te głosy. Witamy Was oczywiście wszystkich serdecznie na czacie. Ja tak po kolei może... Jak pozwolisz jeszcze, Krisu, bo tutaj musimy się przywitać. Remigiusz Chromik, Kuba, Dada Nionio, Makmar, doktor Kuźniak. Witamy, witamy. Telewizja Zerką oczywiście też, czyli Rysiu Czaban. Jarek Schindler, nasz pan. Cześć, patron, Rysiu. Witamy. Olgierd Halski. Nie chcemy polityki w radiu. Siemanku. I cały program będzie o polityce. Olgierd, taka jest sytuacja, tak jak klub nie chce być polityczny, tak i my nie chcieliśmy, żeby polityka była w radiu, natomiast uważamy, że nie możemy pozwolić na to, żeby kolejny raz Ruch Chorzów był gdzieś okradany, czy też w ogóle pomijany w wielu kwestiach, dlatego dzisiaj rozpoczęliśmy tym wstępem. Rozumiemy. Potrzebne zmiany. To tak, no i rozumiemy też, że nie wszystkim się będzie to podobało, że my stoimy za kimś politycznie, czy też nie, natomiast no, musimy podjąć rękawice i tutaj jak gdyby wszyscy muszą iść w jednym kierunku. Tutaj nie ma już teraz żadnych ustępstw i albo to idzie do tej zmiany w Chorzowie, albo do niej nie dojdzie. Natomiast no, wierzymy, że razem właśnie z tymi wszystkimi rękami na pokładzie damy radę, natomiast no rozumiem cię, Olgierdzie, że tutaj tak mówisz, natomiast powiem tak, tylko krowa nie zmienia swoich, jak to się tam mówi, teraz mi wyleciało mi z głowy, nie zmienia swoich poglądów bodajże, tak samo i my chcieliśmy tutaj być apolityczni, natomiast Ruch Chorzów też chciał być apolityczny, a my jako ludzie prywatni też mamy prawo ewentualnie wyrażać swoje tutaj kwestie i tak właśnie chcemy zrobić. Natomiast no, jeśli tutaj nie chcecie polityki, oczywiście my to rozumiemy i my też byśmy nie chcieli, no ale tak nas do tego też troszeczkę ta sytuacja zmusiła. Zresztą piszesz dalej.
bo Olgierd pisze dalej, wszyscy wiedzą, że Kotala nic nie potrafi, jego nawet w tym PO nie szanują. To jest opinia Olgierda. Remigiusz pisze, Olgierd, a co poradzisz, ten stadion jest polityczny od 2010, a nawet wcześniej. Dokładnie, on jest polityczny od lat, w których to prezydent Kopel rządził Chorzowem, bo on już wtedy też obiecywał pamiętam nowy te czasy. Stadion. No właśnie, ty te czasy bardziej pamiętasz, bo ja może już tak mniej. Aczkolwiek no też kojarzę, że właśnie Kopel... Wszyscy zawsze coś obiecują, wiesz co chodzi? Wszyscy zawsze coś obiecują. No ja. Dlatego... No ja. O, pisze Olgierd, ja nie mam z tym problemu. I można o polityce, tylko po co te zapewnienia były? No tak jak mówię, Olgierd, wszystko się zmienia, tak jak i w klubie się zmienia, tak i u nas się zmienia. No my musieliśmy też tutaj jak gdyby wam przedstawić to nasze stanowisko, że jest tożsame z tym listem, który tutaj pracownicy ruchu wystosowali. John McLean, dobry wieczór, Moplik, siemano. Także witamy was serdecznie. O jest Marek Chorzowski, pozdrawiamy Marka, pozdrawiamy Niemcy, pozdrawiamy FCD. Cześć. Pisze z niebieskiego Berlina. Dajcie oczywiście znać, bo dzisiaj jest Rostomajte Gotki, więc wy możecie gadać na czacie, możecie do nas dzwonić. O tym, że możecie do nas dzwonić, to się już przekonujecie, bo wiem, robimy teraz taki myk. Już jest gotowy w ogóle synek, żeby odbierać telefony? Jo? No. A ja to mu odebrać, ty mi powiedz. No, w sensie, czy chcesz gadać z tymi ludźmi? No ja, no a no, po to tu jestem, nie? No oni po też chcą z nami gadać, także linia telefoniczna no otwarta. No to się pogodamy. A numer telefonu możemy się zaraz pokoszę. Mówić, możemy gadać, nie? Ja, już wam dajemy numer telefonu. 32 797 60 44. Telefoniczna linia otwarta. My możemy pogadać z wami o wszystkim, bo możemy pogadać o derbach, możemy pogadać o szpilu z puszczą, który się szykuje, możemy pogadać o kadrze, bo dzisiaj kadra gro... Chociaż nie wiem, czy tutaj kibice ruchu to nie. Są takie pirony niekiedy, że nie chcą gadać. Tu gadamy ino o ruchu, nie. No ino o ruchu. Na kadra szkoda nerwów, także ino ruch i tyle. No jakbyście chcieli, to o 20:45 grają za Estonią, więc tutaj ino tak w gwoli wyrównania. Czytam też czat. Robisz właśnie. Robisz tu konkurencję. My gadamy ino o ruchu, no ale wiesz, to są takie Rostomajte Gotki, więc tu idzie gadać o wszystkim. No ja. O formie sportowej, ale i o tej pozasportowej też możemy pogadać. Przepraszam. Remigiusz Chromik pisze, ja akurat werować w Chorzowie nie będę z kuli tego, że przykludziłek się do Katowic, niebieskie panewniki, ale to pozdrawiamy panewniki i was też wszystkich tam pozdrawiamy. Kuba, i o czym jak kciuki, żeby Kotala, ja tutaj nie chcemy tutaj jak gdyby ich obrażać mimo wszystko. To nie ma sensu. Nie? Pisze inaczej Kuba niż Jogodą, ale nie Joczym jak kciuki, żeby Kotala zaś nie wygrał. Tak pisze Kuba. Doktor wszyscy Kuźniak, kciuki. No, doktor Kuźniak, ja w tym roku kończę 25 lat i jeśli Szymon nie wygra w Chorzowie, to uważam, że stadionu nie dożyje. No i to jest też takie właśnie... To jest też właśnie takie ciężkie, ja. Nie? Tak potem do przetrowienia. Czy to, bardzo ciężkie. Czy my w końcu go dożyjemy, czy nie? My już to trawiemy już długo, nie? Wiesz, co chodzi? No ja. Czas to przetrawić już, no. Normalnie, ale to wiesz, co chodzi? Pytanie, czy to się tak do, tak nie? Tak powinno bo, być. Bo my czekamy na ten stadion już kupa czasu, no a tu dalej... Póki się nic nie zmieni, to nie będziemy mieć szansy, żeby to zmienić, moim zdaniem. Nie? Także trzeba czekać na ta szansa, która się nadarzy już niebawem. 7 kwietnia się nadarzy 7, szansa 7 na kwietnia zmiany. Brać wszystkich na wybory, że musi wygrać Szymon. Szymon to jest dobry chłopak, on się z tym poradzi. Ma doświadczenie, ma kontakt dobry z ludźmi, także moim zdaniem to jest kandydat, mój kandydat na pewno. Ja pamiętam, tutaj się tak też zatrzymia chwila, bo tak właśnie odnośnie tej polityki, nie polityki. 2 lata temu bodajże właśnie jeszcze wtedy był Twitter i on napisał jak takiego tweeta, że tam Szymon Michaj, to było po jakiejś, nie pamiętam już teraz tych dat, kiedy były, kiedy my się zrobili manifestacje, na pewno jak na wszystkich i to była ta ostatnia manifestacja pod urzędem, nie wiem czy to było 2 lata czy już 3 lata temu, ale była taka manifestacja. Kaj Kotala też nie wyszedł do ludzi i ja właśnie wtedy powiedziałem, że Szymon Michałek to mój kandydat na prezydenta, wtedy mnie wszyscy wyśmiewali, ha, 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 on się nic nie znał, nie do rady. No ja tak... No... David Nostradamus. Ja tak bym chciał po prostu już wtedy, ja wiedziałem, że Ruch Chorzów
jak Ruchożów, ale miasto potrzebowało tych zmian. No i tak wyszło finalnie, że startuje. I fajnie, i go wspierą. No a wtedy się ze mnie śmiali wszyscy na tym Twitterze. Daj się pokój, Kaj kandydat. Ludzie się często śmieją, a później mają wyrzut. Zdziwieni są. No. I tutaj też fajnie jakby doszło do zdziwienia 7 kwietnia, bo to myślę, że tutaj niektórzy się mogą mocno zdziwić. Moim zdaniem Chorzów potrzebuje zmiany i ta zmiana musi nadejść teraz. No ja. No, pisze Marek Chorzowski, na wyborach jest obecny, no i chwała ci za to, ale czytam właśnie dalej czat, bo jeszcze Sito DK, nie daj Panie Boże, by ten wygrał, to Siemion i inni lecą raus po dzisiejszym dniu. Proszę, was namawiajcie wszystkich wychorzowie. Pozdro z DK. Czy DK to dobrze kojarzę, że to Dania, czy ja się teraz mylę? Sito, jakby co to mnie popraw, bo nie chcę tutaj wyjść teraz na lebra. Także chyba DK to jest Dania, ale no niech jeszcze ewentualnie Sito napisze, czy faktycznie ze Dani pisze, no to fajnie, że to tam też noc słuchacie, bo to też fajnie tak, że te radio dociera do tych dalekich zakątków. Dokładnie. Patrzę na ankietę, a tutaj 32 głosy i ktoś zagłosował na to, że oddał głos na Andrzeja Kotali. Także mamy 91% Szymon Michałek, 3% Andrzej Kotala i 6% zagłosuje na kogoś innego. Oczywiście macie prawo do tego, żeby apelować na kogo chcecie. My tutaj jak gdyby też nie możemy wam powiedzieć, że nie możecie z kuli tego słuchać radia czy coś. Nie, broń Boże. My wysłuchamy bez podziału wszystkich. Nie. Radio dokładnie. Bez podziałów. Pisze Elmer78, taki czatownik, pisze: Ruch zagrał wabank, innego wyjścia nie miał, gdybyście mieli wybrać utrzymanie czy Szymon Michałek prezydentem. No ciekawe pytanie, nie wiem, co ty byś wolał. Czy tutaj, bardzo ciekawe. No. Czy tutaj się pokusisz o odpowiedź? Szczerze, ja bym powiedział chyba, że... Kurde, powiem ci, ciężkie pytanie, nie? Ale chyba, żebym wolał, żeby jednak się Ruch utrzymał, nie? Choć z drugiej strony, matematycznie patrząc na to, jest szansa na utrzymanie, no ale jakby nawet spadli, no to Szymon by miałby szansę to odbudować, nie? Z nowym stadionem. No Szymon, ważne, żeby w moim odczuciu... Tak patrzeć to w drugą stronę, ja, nie? To, ja, ja. To chyba to był ta druga opcja by była lepsza, moim zdaniem. Kolega tutaj postawił wysoko poprzeczkę. Opcja, że Szymon Michałek prezydentem. No bo to takie dosyć mocne pytanie, ale ja nie mam z tym problemu, bo ja uważam, że dla dobra Ruchu czasami warto zrobić ten krok wstecz, nie? A my już takie kroki zrobili kiedyś i my pokazali szybko, że my z tego umiemy wyjść. I tu wydaje mi się, że ten sportowy krok wstecz może i by się odbył, ale myślę, że finalnie byłoby to z korzyścią do nas. Jest telefon, a więc odbieramy. Halo, Rostomajte Gotki, życie na niebiesko, witamy serdecznie, z kim godomy? Siemano. Dobry wieczór. Piotrek dzwoni z Anglii, dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Anglii, pozdrawiamy cała Anglia. Całe wyspy. Ja zapytałem, jakie tam padły do końca odpowiedzi na te pytanie, ale jak dla mnie to jest, no wiadomo, utrzymanie Ruchu, bo nie będę mówił wprost. Wiem, że to może i polityczne korzyści by były w przyszłości, ale tak jak zawsze mówiłem, klub powinien być apolityczny. Wiem, że mimo, że to jest wszystko ku dobrej sprawie, ale Ruch jest najważniejszy i wszystko bym zrobił dla tego utrzymania. No pewnie. Szanujemy twoje zdanie. Rozumiemy oczywiście. Przynajmniej oby się, że tak powiem, sprawdziły, przynajmniej spełniły te dwa nasze życzenia, nie? I utrzymanie i Szymon został tym prezydentem. No to by było idealne rozwiązanie. Bajka, no. Tak. To by było najlepsze marzenia, nie? No, to by było najlepsze. Dla miasta, tu do kibiców. Nie jestem chorzowianinem, więc nawet gdybym był w Chorzowie, czy tak, to bym nie mógł zagłosować, bo no nie jestem chorzowianinem, że tak to powiem, ale życzę mu wszystkiego najlepszego, bo tak nawet patrząc na niego, tak słucham czasem tych jego wypowiedzi na YouTubie, jak tego jego spotkania. I naprawdę to jest inteligentny facet
I tak w ogóle dobrze mu tak patrzy, że tak powiem, z oczu, nie? Tak widać, że to wszystko robi też dla tych ludzi, nie? To nawet nie chodzi o klub, ale on chce po prostu dobrze dla miasta, tak z tego, co się tego tak słucha, nie? Tak, aż nawet nie wiedziałem, że tak wszystko źle w tym chodzie wygląda, bo to nawet jak oglądałem ten, jakiś taki też był program na YouTubie odnośnie tej ulicy Wolności, to pamiętam, za bajka tam się jeździło nawet z Katowic do tej Wolności, na zakupy, nie? To było taka naprawdę ulica, a teraz ta ulica jakoś tak podupadła, no a jeżeli to jest główna ulica w mieście i podupadła, to już aż strach pomyśleć, co jest tam powiedzmy z uboższymi dzielnicami albo jak, nie? No więc życzymy mu na pewno wszystkiego najlepszego. No a tak jeszcze odnośnie tego stadionu, nie? No bo wiadomo, on też nam mówi o tym stadionie i ja wiem, że on na pewno będzie chciał, ale tak samo trzeba patrzeć z drugiej strony pewnie na ten budżet miasta, nie? Czy to faktycznie jednak tak patrząc na te czasy obecne, moim zdaniem te 10 lat to żeśmy przespali, no. Zmarnowali, no. Nie powiem przespali, ale zmarnowali. No. Zresztą panie wiecie, no, że prezydent Kotala naprawdę zmarnował te 10 lat z tym stadionem, bo wiadomo, jakie są teraz ceny na rynkach tam stali i materiałów budowlanych, betonu i w ogóle. I tak naprawdę sami wiemy dokładnie, jakie te koszty tego stadionu będą, nie? Jak będą szły. A nie wiem, chyba tydzień temu bodajże, czy dwa tygodnie temu tam też w jednym kanale sportowym na YouTubie był minister sportu. Nie wiem, czy żeście go słyszeli, czy... Tak, było poruszane nawet u nas, było poruszane temat był pana Nitrasa. Było poruszane, ostatnim razem były cytaty z tego. No ja tam akurat oglądałem sobie to też całe tego ministra. No i tak powiem wam szczerze, te pieniądze, nie mówię, że nam nic nie da, bo moim zdaniem tak na odpierw rzucą jakiś ochłap, ale te 100 milionów obiecane nie z tej kampanii wyborczej, że tak powiem jeszcze przez ówczesnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej, to tak naprawdę to jest wszystko, jak to się mówi, patykiem na wodzie pisane, więc nawet w to nie wierzę. Nie? I tak powiem wam wprost, ten minister nie chciał powiedzieć nic tak źle, że tak na 100% nie da, ale na pewno nie da tyle, ile było obiecane. No. Nie chcę na niego mówić, że nie da nic, że będzie kolejnym oszustem, ale powiem wam tak naprawdę, że jeżeli myślimy o stadionie tam w granicach 200 milionów złotych, a jakieś dofinansowanie się dostanie z rzędu, nie chcę czarno widzieć tego wszystkiego, ale 20 milionów powiedzmy w górę, to naprawdę miasto będzie musiało wziąć solidny kredyt, jak się to mówi, nie? A wiadomo, że też są inne rzeczy w mieście związane, że tak powiem, no, za które miasto jest odpowiedzialne, więc... Tak powiem, całe miasto jest rozgrzebane, także że tam z tym to też jest moim zdaniem problem, wszystko naraz, nie? No oczywiście, że tak. No i to jest, ja powiem wprost, mi jest tylko i wyłącznie zawsze szkoda tych lat, tych straconych lat, bo tak naprawdę ten stadion mógł już zostać dawno wybudowany, już by mógł być, dawno mogło być rozpoczęcie tego stadionu, no niestety... Dawno by się cieszyli na nim. On wręcz miał być budowany dawno, to nie jest fikcja. No wszyscy kibice, bo już nie mówię o Pożowianach, bo tak naprawdę nie wiem, co się tam w mieście w Pożowie dokładnie dzieje, ale mówię, nawet ja jako kibic ruchu, no powiedzmy nie z Pożowa, ale no zostaliśmy oszukani, no to jest naprawdę straszne, że a co mnie najbardziej irytuje w Polsce, i to nie chodzi mi już nawet o wyborach samorządowych, ale i parlamentarnych, że nigdy politycy nie są rozliczani właśnie za tą kampanię. Nigdy. Normalnie nigdy. Jedyną rzecz, jaką mogą być rozliczeni, taka to jest powiedzmy polityka, następne wybory. Nie? No, no taka jest, ale właśnie tak jak mówię, że no to może, znaczy może, no wiadomo, wam tego nie można powiedzieć i tak jak mówię, tam mój jakiś taki głos przez telefon, to zwołanie na puszczy. Ja mówię, jakby było takie prawo uchwalone, że każdą partię rozliczamy po 4 latach, jeżeli nie wprowadziliście tego, nie zrobiliście tego, co żeście obiecali, za to, żeście pieniądze brali przez 4 lata, za co was ludzie wybrali i żeście pieniądze z budżetu państwa brali na wasze pensje, nie? To nie możecie już następnym razem kandydować. To by było chyba najlepsze prawo, bo może wtedy by nagle
się okazało, że o, nikt nie chce zostać posłem. Politycy zaczęliby mówić prawdę, nie? To tak. No, no, serio. No. Nie przeszłoby, to by nie przeszło. Politykiem być, no bo niestety polityk zawsze będzie, że tak powiem, na równy z kłamcą, przynajmniej jak dla mnie. Ale niestety to się nie dzieje tylko w Polsce, tylko tak jak mówię, pewnie w całym demokratycznym świecie. No. No, zdaje się wszędzie, na całym świecie tak jest. Nie jest to żadne zdziwienie. Najważniejszy temat nasz, czyli że tak powiem naszej drużyny. Niestety znowu rozgoryczenie po tych derbach, bo tak jak to wcześniejsze mecze, niby gramy dobrze, no ale niestety punktów nie ma, nie? Więc, no że właśnie. Tak powiem, ciąg dalszy dramatu i człowiek traci powoli te nadzieje, ale no wciąż wierzy, no jeszcze ta matematyka mu jakoś każe wierzyć i te kilka meczów zostało, tym bardziej, że ta Puszcza i ta Korona też nie za bardzo punktują, no oni też tam, nie wiem, Puszcza chyba nawet na wiosnę nie wygrała jeszcze meczu, nie wiem. Ja jestem, kurde. No właśnie, oni nas tak utrzymują przy życiu, nie? Trzeba powiedzieć. Bo to mamy taką kroplówkę choćby właśnie przed nich daną, nie? Bo to inaczej tego nazwać nie idzie normalnie, aczkolwiek tak naprawdę też już mamy na plecach oddech ŁKS-u, nie? Więc to tak samo jest takie trochę, że jakby nie było, jakby ŁKS-owi sędzia skończył szybciej mecz, to by my na ostatnim miejscu, nie? Wylądowali po tej kolejce, więc to też by było tak, że tak powiem, niemiło, jak się patrzy na tabelę. No, ale... Niemiło, zważywszy, że my w zasadzie od początku to gdzieś tam próbujemy unikać tego, chociażby tego ostatniego miejsca, no a tutaj no, tych szans mieliśmy sporo, też to trzeba powiedzieć, na to, że dogonić w końcu i Puszczę, i Koronę, też myśmy tego nie wykorzystali. I dzięki temu, że oni gdzieś tam nie wygrywają też tych swoich meczów, to my jesteśmy jeszcze tam przy życiu utrzymani, bo to się tak do kolejny mecz o wszystko, nie, gromy. I tak te mecze się przesuwają, kolejek umyko, bo tak, już mamy no 9 do zagrania, ale kolejny mecz znowu gromy o 3 punkty, żeby się utrzymać jeszcze ewentualnie w walce o utrzymanie, nie? No dokładnie. Tak powiem szczerze, że tak człowiek niby liczy, nie, bo ta matematyka mu jeszcze pozwala, ale patrzę w ten terminarz i to tak wszystko nieciekawie wygląda, nie? Ten mecz na Mistrzostwo Polski, który jeszcze chyba nie przegrał meczu w tym sezonie i jakby nie było rzadko w tej Częstochowie przegrywa, to też tak wygląda, że nie będzie jakiś łatwy. Zresztą później te następne wyjazdy, czy do Szczecina, czy do Wrocławia, no Śląsk powiedzmy, że jestem. Nie jest tam największy. Dobrze, ale... dobrze, że jesteś z nami. Zgubiłem się na chwilę, wiesz? Ale jesteś, dobrze, że jesteś. Ale jestem. Słuchaj i się wtrącaj do rozmowy. Ja. Tak. Ja słyszał, ale wiesz, mikrofon nie działał, ale już wszystko jest. No. Dobra, dawajcie dalej, nie? Jak to tam? No, tak spróbujemy to rozważać, czy jest oczywiście, że my jako kibice będziemy do końca wierzyć, nie, bo to jest chyba... Na tym polega kibicowanie, no, że nie tracisz tej wiary, proste i logiczne, ale tak jak mówię, że człowiek powoli zaczyna już tak coraz mniej, no bo tak jednak, jak popatrzysz na tabelę... Trzeba wierzyć do końca, trzeba wierzyć do końca i być przekonanym, że to się musi udać. Są ciężkie mecze. Argumenty, jeżeli byśmy tak, wiecie, już nie lali tej wody, tylko tak porozmawiali bardziej, czy mamy argumenty ku temu, żeby faktycznie się utrzymać, no bo jak patrzymy na ten mecz i powiedzmy, masz okazję jedną, drugą i no i nie umiesz się strzelić, nie? I to nie jest pierwszy mecz, to nie jest, że to był jeden mecz, tak on nagle nam wychodzi, tylko jest kilka tych meczów i nie umiesz się wstrzelać, no to znaczy, to pokazuje, że jednak nie ma tej jakości, nie? U tych piłkarzy, przynajmniej jak dla mnie, no bo to jest No, ja tak jeszcze szybko zerknąłem. Ja tak jeszcze szybko zerknąłem właśnie, bo to o tym, co mówisz, o tym Rakowie, ten najbliższy nasz rywal w zasadzie, na nim się trzeba skupić. On w tych meczach domowych zagrał 12 meczów, nie przegrał ani razu, on tylko 3 razy zremisował, tak, mecze domowe, a 9 razy wygrywał, więc no, to jedziemy na bardzo gorący teren. To jedziemy w zasadzie na teren, w którym powinniśmy przegrać i każdy wynik inny niż nasza porażka będzie sensacją. No może nie sensacją, ile niespodzianką. No pewnie nasza wygrana to będzie i sensacją, no.
że tak to powiem. Tak, sensacją będzie wygrana, a remis będzie niespodzianką na pewno też. No, sensację to prawie ŁKS zrobił, wiesz o co chodzi. Zobacz, jak ten ŁKS nas goni. Mnie tam martwi ten ŁKS. My już, wiesz, pogubiliśmy tyle tych punktów my pogubili, że ci przerwę, sorry, no że my nie mamy nic do stracenia, my musimy walczyć każdy mecz o 3 punkty, nie? Przez co dzień. Nawet, wiesz, patrzcie, panowie, jak to jest łatwe. Nawet jak byśmy mieli dostać w ciemno jeden, to trzeba walczyć o 3, no. No tak, wiadomo, że trzeba. I tak powiem wam szczerze, popatrzcie, jak to jest łatwo na ŁKS. Już tam 2 tygodnie temu to wszyscy już mówili, gdzie, i oni już kompletnie nie mają szans, już oni już odlecieli. Nagle dostali serię, no serię, prawie by mieli serię, no bo tak dla mnie seria to jest wygrane 3 z rzędu. Wygrali 2 tak. I remis i no, już są za naszymi plecami, ale wygraliby 3. mecz i już by się podłączyli bardziej niż my nawet do tej walki. No tak, wyszliby o ten jeden punkt bliżej. W gazie. I teraz naprawdę, czy nas stać na taką serię, jak patrzymy na ten terminarz, czy wy naprawdę widzicie gdzieś tą iskierkę, że nas stać nie na pojedynczy, tylko na tą serię. No, to jest też kurde, pytanie. Tam są jaja. No, jaja jak jaja, ale to powiem tak, no. Ta seria na pewno się przytrafi. Pod koniec sezonu no, jest najlepsza ku temu okazja, tak? Jak mamy mecze tam Korona, bodajże jest pod rząd Radomiak, tak? Krakowia. No tak, ale To już może być po wszystkiemu. Ale no my ja uważam, że będziemy walczyć o to utrzymanie do ostatniego gwizdka, że ta multiliga w tym sezonie, no to ona będzie gorąco. Multiliga w tym sezonie będzie gorąco ze względu na walkę o utrzymanie. Wiesz co, ja ci powiem szczerze. No może tak być. Lubię, że tak powiem, trochę statystyki i tak mniej więcej jak kojarzę te mecze i już właśnie ja się boję takich wyjazdów jak na Koronę, która też będzie miała nóż na gardle i tam jechać i z nimi walczyć, bo pamiętam z tego ostatniego sezonu, nie? Ten wyjazd na tą Koronę i kurde, co... Ale ktoś to kiedyś mi tak powiedział, ludzie... Kaś, ty się cofnąć. Kaś, ty się cofnąć. Ja wiem, ale powiem ci szczerze, że właśnie utrzymanie się robi z dołem tabeli, nie? I to jest ważne, nie? Żeby z tymi, nawet z tym ŁKS-em, jeśli on już nie będzie miał szans, no my już mamy oba mecze za sobą, ale gdyby no, był ten mecz jeden tam przed nami, no to my z tym ŁKS-em nawet nie mielibyśmy możliwości dopisać sobie pewnych 3 punktów, nie? To jest tak, że... Gdzie, no? Że tutaj nawet jeśli oni by o nic już nie grali, byli zdegradowani gdzieś wcześniej i tak dalej, to jeszcze z nimi też by trzeba było walczyć o to utrzymanie, dlatego no wiara to jest coś, co kibic Ruchu powinien... Znaczy się, wiara to my mamy największą, nie ma co ukrywać, bo jak gdzieś tam nawet czytam, kibice Korony przecież już też rozmowa jakoś tam im robili swoim piłkarzom po meczu, że nie wygrali, że, a oni są wyżej w tabeli niż my i mają w zasadzie taki względny spokój, bo tam jeden mecz, 2 mecze Koronie względem Puszczy zrobiłoby bardzo dużo różnica, a mimo wszystko już tam się zaczynają nerwowe ruchy. Krakowia, która ma 10 punktów przewagi nad nami, ale ino 4 punkty przewagi nad Puszczą, ona też tam już jest po rozmowach motywacyjnych ze swoimi kibicami, nie? Także to jest naprawdę, a Krakowia jest na 12 miejscu w tabeli, nie? Więc seria, owszem, my mówimy cały czas o tym, że nie ma tej serii i nie ma jej zrobić, bo ja jest niepoprawny optymista, nie wiem, już jak się chyba dał jako taki poznać, natomiast ja wiem. Ja ci powiem. Każdy z nas jest optymistą tam w jakimś stopniu, wiesz o co chodzi. Niekiedy go do tego hopa, to by trzeba było zadzwonić i było normalnie powiedzieć parę słów, bo wiesz, jak, bo ty jesteś za bardzo poprawny, że tak powiem. No ale właśnie tak, niepoprawny, no, ja jest to, właśnie niepoprawny. Niepoprawny, no. Ale chwała ci za to, wiesz, no bo to znaczy, że ten ruch dla ciebie jednak tak dużo znaczy i tak go masz w sercu, że to tylko właśnie tacy niepoprawni optymiści tak się mogą wypowiadać, wiesz. No, ja potem czytam czat, a tam Remigiusz Chromik go do hopie, Kaj, ty tam widzisz jakąś szansę, jak my na 25 milów 2 wygrali i wiesz jak, i to tak, a ja cały czas widzę ta szansa, nie, cały czas widzę, bo my cały czas dostajemy tlen, nie, bo cały czas Korona gdzieś tam daje ciała, czy Puszcza, no, Ruch jednak gdzieś tam... Ja pamiętam, jak my się śmiali z Piasta, wiesz jak, że ile oni to tych remisów mają, nie, ale to teraz my chyba mamy więcej od nich, nie. Ale co, no lepiej ten jeden punkt niż by to miało być zero, bo to by dopiero były jaja, co? Jakbyśmy mieli kurwa 8 punktów.
No, nie wiem, ale ja się tego boję, bo powiem wam, że ta niemoc tego niewygrywania to jest najgorsze, co może być. Ja nie straszne. Taką serię, co też nie pamiętam takiej serii. Tak nie umieć wygrywać w sezonie meczów, bo to naprawdę, jeszcze za lat pamiętam tam ten spadek z 2002 choćby nawet, to my nawet jakąś taką legię pamiętam ograli w Chorzowie. Jak normalnie tam do ostatniej kolejki nawet na Łazienkowskiej był chyba remis, że my tam chyba spadli, ale jak my to wygrali, to my by się chyba utrzymali. To normalnie pamiętam te bitki o te właśnie o te utrzymanie, to tak nie były naprawdę, że te mecze były, no nie może ten spadek z 16, nie, z 17, nie, to może on taki był trochę teraz lipniejszy, gdzie tam już chyba jeszcze... Ale też my wtedy z Legią wygrali, nie? Także to też jest tak tam... My spadali... Ja, no, ale to był początek sezonu, z tą Legią, bo to był początek wiosny prawie, nie, czy tak jak? No, a tak jak mówię teraz była taka okazja z tą Legią. To pamiętam z lat 90. mecz z Legią. I to... No, w latach 90. też był mecz z Legią. To były chyba początek 2000 lat, pamiętam to, że był na tym szpilu. To powiem wam, że też wtedy była taka paka, no i też się nie udało utrzymać tej ligi. Ale tak patrząc teraz na ten sezon, że ja mówię i to, mówię, co tam mówi drzemie za fatum nad nimi. Ja rozumiem, że może przed cały stadion z tą Legią, nie? Ciężko im było, tak. Pierwszy mecz na wiosnę, to nigdy zawsze nie wiadomo, nie? Przyszedł stadion, może ich to trochę przytłoczyło. Dobra, Legia widzę tej konferencji grała, na tych stadionach się trochę oczaskała, na Łazienkowską tam po te trzy dychy im ciągle łazi na te wielkie mecze, nie? I to może dobra, byli przytłoczeni i tak dalej. To Legia może więcej ćwiczyła, już tam trenowała, dobrze w treningu dłużej była, czy jak rozpoczęła szybciej przygotowania, bo ona już zaraz miała grać te europejskie puchary. Aczkolwiek z drugiej strony tak patrząc, tego oni będą bardziej myśleć o tej Europie, żeby w tej Europie się pokazać, bo to są pieniądze, bo to jak wiadomo, trzeba na nich siąść i przydusić i trzymać od początku. No niestety, nie udało się, nie? Też niby dobrze te minuty były. Dobrze my umieli i ciągle czegoś tam brakowało. To ostatnie podanie, tą szesnastkę albo coś gdzieś, albo jakiś strzał, żeby nie do boku tym bal, nie? Tylko żeby strzelać. Tak jak teraz na przykład Starzyński robił taką fajną okazję z tym Górnikiem. Jak tam siule hopie normalnie, miałeś ta bala na 20 męczy, a ty na prawo żeś jeszcze podawał na te skrzydło. To czasem trzeba tą decyzyjność mieć nie, jakoś tak ukierunkowaną, że nie strzelać, bo jednak strzałami... To tak fajnie godo, wiesz, to się tak fajnie godu, nie? Czasami, ale wiadomo, nie, no. Fajnie godo, ale tak, jakby to było, to by my o tym nie godali, nie? Ale właśnie tak jak mówię, no to co nas na nich ciąży? Dobra, ciężki szpil z Legią, okej, przegrali, chociaż wierzyłek przynajmniej w ten punkt, nie godą, bo przyjdzie, będzie fire, przyjdzie cały Hopi Śląski, ludzie będą mnie, wiadomo, zrobią im kasa jakoś na Salegia, będą się dalej ryczeć i to będzie, wiadomo, głośno, wszystko. No nie udało się, ale z tą wartą, no to już... Do meczu z Legią to chyba nie trzeba, wiesz jak. Nie trzeba tam jakoś mobilizować osobno, nie? Każdy to zna, nie? Z piłkarzem. Wiesz, taki mecz z Legią, nie? W cudzysłowie. Sami wiecie, że ta Legia to tak rządzi teraz w tej lidze przez ostatnie lata. No dobra, może majstra nie ma, ale ciągle jest w tym czubie, nie? No, to to jest Warszawa. To się na nich się, zawsze ten ruch się na nich szykował, no na nich się wszyscy na Śląsku szykują. A to jakoś dobra nie wyszło, no ale z tą wartą, sami wiecie, no to już nie było tej presji, no i nie szło kurwa tego jednego celnego strzału. No właśnie, tam jeden celny strzał, nie? To po to zawał idzie dostać, to są tak stracone punkty, nie? Że właśnie tych punktów na serio, na koniec, no będziemy zaś klnąć w tym czerwcu, tak na serio. Tak tego się boję, że będziemy te wszystkie szpile wypominać. Mylił, wiesz? Kolego, oby się mylił, no to, oby to by się poukładało jakieś, wieżak, cufalem, wieżak, boczkiem się utrzymiemy. I będziemy to wspominać, nie? Ale to są derby, to wszystko może być. Na Mielcu był fatum, jakiś wirus, okej, Piasta my ograli. No w Białymstoku tyżną zabrakło, tak jak temu ŁKS-owi ostatnio, 30 sekund, no, czy tam wiele. No, ale widzicie, to są takie szczegóły, nie? A to bo mogło już na tej Jagiellonii, jakby my te trzy punkty tam zdobyli, to ja wiadomo, że te Hopy by już dostali taki mental, że nie wiem, może by ta seria była po Jagiellonii. Może i by nie było tego wirusa i tak dalej. Trzeba wierzyć w to, że będzie ta seria jeszcze, nie?
No czasu coraz No nie mniej, bo wiem, bo tak jak o domy, no te 9 kolejek, co nam zostaje do grania, no w tym ten szpil z Rakowem to jest jedna rzecz, nie? Ale jeszcze mamy Śląsk, Wrocław, jeszcze zagramy z nie, Lechem chociaż ten Poznań, Śląsk, no. patrząc na niego, to powiem wam szczerze, on nie jest tym samym Śląskiem, co na jesieni, nie? Więc tam tego szpilu się jeszcze nie boję, ale wyjazd na Pogoń to już będzie ciężki wyjazd, nie? Bo oni tutaj u siebie też podobnie grają jak ten Raków, bo oni umią dobrze u siebie tak samo, jak kogoś tam już, jak komuś strzelą, to oni już będą trzymać i oni już nie puszczą, oni idą po drugą, po trzecią na własnym stadionie, więc to będzie na pewno ciężki wyjazd, no. No, tu jednak na czacie piszą ludzie tacy jak na przykład Piotr Powala, którego pozdrawiamy. Walka do końca i no ruch. Ruch lubi takie mecze. Właśnie to w temacie tego meczu z Rakowem. Remig już też pisze, jak ja bym chciał być taki optymista jak ty, ale wiara to jest DNA ruchu. No właśnie, my tutaj w nos wiara wielka jest. Nie? Trzeba mieć wiary pełne serce. O, dokładnie. To tak każdy może jakiś cytat z tą wiarą przytoczyć. Wiecie co, my tak wiadomo, nie, ale jak tak popatrzymy te 3 lata temu, jak my byli w tej trzeciej lidze, no to ja powiem wam szczerze, nie, że no człowiek tym kibicem jest na całe życie i to już, nie wiadomo, czy oni spadną do 4, czy do 5, czy do 6, wiadomo, ten klub kiedyś się odbije, nie, w życiu by ich nie powiedział, by mi ktoś gdzieś powiedział, że my z Ekstraklasy będziemy, czy wtedy, że za 3 lata lub będzie na lot. No, na pewno. Tak, to by powiedział, że ktoś jest przylniony, że tak powiem, nie? I modekiel, no, zrąbany, no, bo to inaczej by nie było. Ale no wiecie, no, ale udało się. I teraz tak, co mnie tak ciekawe, co w ogóle zarząd tak naprawdę myśli o tym wszystkim, no bo tak te kolejki uciekają, kilka my już zagrali, dalej jesteśmy tam, kiedy my byli, nie? Po zakończeniu jesieni. I tak myślę, czy jest ten plan B, nie? Na ten powiedzmy spadek. Ja ci powiem szczerze, nawet że takim IC pewnie jest. Planem B, tak w moim odczuciu, co trzeba tutaj powiedzieć, to na pewno jest przede wszystkim to, że zatrudnienie trenera Niedźwiedzia nie poległo na tym, że my go wzięli na pół roku i zobaczymy, hopie, czy ty się na to życie przedłużymy. No facet od razu dostał wolną rękę do ewentualnego budowania drużyny w pierwszej lidze. Ja to godzę, bo pojawił się taki też post na Facebooku na portalu Mistrzowie. Oni tam pisali, że wszystko zależy według nich od tego, czy trener Niedźwiedź właśnie taką szansę dostanie na budowanie zespołu w pierwszej lidze. Dostanie, bo tu na pewno trzeba będzie budować zespół od nowa. Czy my się utrzymiemy, czy my zlecimy, bo my mamy 22 piłkarzy, którym się kończą zaraz kontrakty. To nie są futbolerzy, z którymi my będziemy grać w przyszłym sezonie. Nie? No dokładnie. Ja powiem ci szczerze, że tak wygląda ta strona ruchu i tak popatrzałeś na te kontrakty, komuś tam kończy, to tak jak odesz, tam jest 20 hopów, 20 plus hopów, którym się kontrakty kończą, nie? I tak, z jednej strony to jest mądra rzecz, że tak powiem, klubu, który tak naprawdę to było takie zabezpieczenie, że oni tak, te umowy krótkoterminowe z tymi ludźmi, nie? To przynajmniej jest mądra rzecz, że tam nikt nie zostanie u nas na jakichś wypłatach, jakichś problematycznych, później odejść, to, i tak to, dalej, to, nie? Dokładnie. Tylko jak tam z kim się będzie szło dogadać, kto będzie to jest ważne, dostać, nie? To jest szansa, że zostanie. Kto powiedzmy uważa, że lepszy klub znajdzie, nie? Dalej w Ekstraklasie, jakby ten spadek był, no to odejdzie. To jest bardzo ważne, bo to powiedzmy nie będziemy się zadłużać, nie? Wiadomo, a z tym były największe problemy przez lata, nie? Że tak powiem. No i te długi się nie wzięły znikąd, nie? Wcześniejszy. No, ale powiem wam... Tak, odnośnie tego trenera nie wiedzę, tak ktoś powiedział, że on dostanie taką, powiedzmy, wolną rękę w budowaniu drużyny na ten nowy sezon, nie? Ale czy, ja też bym chciał się dowiedzieć, jaki on ma ten kontrakt, czy on u nas zostanie, czy on też może mieć wolną rękę i na przykład może zostawić ruch. A to, jakby mu nagle, ja ci powiem... Dobra propozycja. To ja ci powiem szczerze, że tam nie wiem, jak to wygląda, bo te pewne zapisy są utajnione po prostu i tyle. Natomiast zda się to wysłuchać z ust prezesów, wiceprezesów, nie? Że jest to tak zabezpieczone, że trener Niedźwiedź w przypadku spadku będzie z ruchem budował zespół. Tak zresztą było mówione od samego początku, jakby przedstawiony trener Niedźwiedź, tak mówił też prezes Siemianowski, że trener Niedźwiedź ma w razie czego tą wolną rękę na budowanie drużyny, więc my tu wierzymy w tą narrację po stronie prezesa. A czy faktycznie jakiś kontrakt jego nie zawiera taki punkt, że
w przypadku spadku, ale pojawi się oferta na prowadzenie zespołu z ekstraklasy na przykład, czy z lepszego zespołu, czy trener Niedźwiedź nie może odejść, to już są takie zapisy w kontrakcie, które są tajemnicą i my się tego raczej tutaj nie dowiemy, więc tutaj jest, to jest tak, że ja ci nie mogę powiedzieć na 100%, czy faktycznie trener Niedźwiedź z nami zostanie, bo w pewnym momencie to będzie wszystko zależało od niego samego, nie? To nie jest tak, że to tylko od nas będzie zależało, ale też i od woli, od dobrej chęci samego trenera. Czy on będzie chciał z Ruchem zostać i z nami budować zespół w pierwszej lidze, czy też nie. Tak jeszcze szybciutko nawiążę zaś też do czatu, bo mamy tutaj ciebie na linii i super, natomiast Lincoln Hawk się pojawił. Pozdrawiamy cię serdecznie. Lincoln Hawk napisał takie ciekawe zdanie. Cześć. Też pozdrawiamy Fryny, który jest, Fryna Entertainment, chce no zaskoczyć jakieś telefony. Możesz do mnie numer prywatny Fryna, to możesz dzwonić, nie no, żartuję. Ale pisze Lincoln Hawk i no ja to przytoczę w całości, bo ja tutaj troszeczkę rozumiem to, co Lincoln Hawk chce przekazać, aczkolwiek jest to takie znowu, jak to Lincoln Hawk, ja cię rozumiem, synek, że ty czasami właśnie masz taki ton i to też się u nas liczy w radiu. I on pisze tak, nie mamy szans się utrzymać, niby wiosna za Niedźwiedzia gramy lepiej i co, ile mamy punktów, nie utrzymiemy się, bo nie wygrywamy. Pyta też, czy może nie wierzyć. Oczywiście, że możesz nie wierzyć, aczkolwiek najlepiej, żebyś wierzył. Bo jasne, każdy może się robić, co chce. Każdy kibic, jak tu będzie miota wiara, to jednak jest takim dodatkowym wsparciem. Natomiast pisze, kto chce wierzyć, niech sobie wierzy, ja nie wierzę i tyle. Oni nie dają mi podstaw do wiary. Tak pisze tutaj Lincoln Hawk. W skrócie pisze też, że ja się cieszę, że Ruch jest tam, gdzie jest. Nawet jak Ruch spadnie, to nie ma tragedii. Zawsze będziemy niebiescy, po prostu uważam, że będziemy z Ruchem na dobre i na złe. Tak pisze Lincoln Hawk. Czy się utrzymiemy, czy nie, to zależy od piłkarzy i tyle. Mają jeszcze dużo meczy. Więc no, Lincoln Hawk takim ostrym zdaniem, ale ma w tym racja, bo jakby nie było, nie wiem, tutaj też zapytam się ciebie odnośnie twojego zdania, póki cię mamy na telefonie, co ty właśnie o tym myślisz, bo my tu godomy o tym moim niepoprawnym optymizmie z jednej strony, z drugiej strony jednak no jest zawsze też nawet ten niepoprawny optymista ma coś takiego jak po szpilu z Górnikiem Zabrze, że przyłazi do domu, siada przed tym laptopem i czasami beczy, czasami chyto się zagowa, jak ten szpil no mnie wyszedł, czy mu się to nie udało, czy my jeszcze mamy jakiekolwiek szanse. I tu idzie chyba to też zrozumieć, ta druga strona właśnie. Ja wam coś powiem tak samo, że ja go rozumiem bardzo dobrze, ale wiadomo, jako kibic, a w szczególności to jak my mówili, jeżeli by nam mimo jakiejś tam dobrej gry i niewygrywania tych meczów, nie, bo ja mówię, no nie umiem tego przełożyć po prostu na dobry strzał, na zwycięstwo, nie wychodzi, ale mimo dobrej gry, jakbym widział, że ta korona i ta niecieczka, czy nie, puszcza, przepraszam, ciągle mi się ta puszcza też myli z niecieczą wam. Termalika walczy o utrzymanie w pierwszej lidze, chyba z tego co wiem. Chociaż Termalika to był, że tak powiem, mniejsza mieścina niż nie było mi to, nie? I to, ale tak ja o to mi chodzi, że gdyby naprawdę te bezpieczne miejsce, powiedzmy, w którym jest obecnie korona, było te 10 punktów przed nami, to bym już chyba tak na 90%, nie, 9 meczy do końca, 3 mecze, żeby dogonić te bezpieczne miejsce, nie, to jeszcze tamci by musieli przegrywać, że tak powiem, no to bym już powiedział, nie, no nie ma szans. Ale że te 6 punktów, to jeszcze naprawdę nie jest taki dramat, szczególnie jak wiesz, że jeszcze będziesz i z tą puszczą, i z tą koroną grał. Tak jest, no. Więc to jest kluczowe też. Tak naprawdę zawsze sobie możemy jeszcze tą szansę dawać, bo i tym bardziej, że ta korona też do końca, no 2-0 prowadziła z Pogonią, a jednak ta Pogoń wyrwała te zwycięstwo, nie, no, na Tereli. Więc ta korona też dobrze nie weszła w ten sezon. Ona na wiosnę nie wygrała jeszcze meczu. Więc to tak naprawdę jest szansa. Puszcza mi się zdaje, że tego meczu się boję tak naprawdę u nas, bo oni grają niewygodną piłkę, tak jak to wszyscy mówią. Oni potrafią się dobrze zamurować, oni potrafią z dobrymi, zresztą widzieliśmy, jak żeśmy tam u nich byli. Ze stałych fragmentów nam gole strzelali, nie? A co zrobił Stal Mielec? Tak samo, stałe fragmenty. Takich właśnie meczy się boję, że czasem może być jeden głupi gol w tym stałym fragmencie gry i też presja zjeść tych naszych chłopców. Normalnie presja na tym Śląskim może zjeść, bo ludzie się zaczną denerwować na górze, jak już pójdzie tam ta niechlubna piosenka Choszów grać, stać, nie?
i to, i będą gwizdy, będą ryki, będzie larmo, więc takie mecze to są, to może być jeszcze gorszy mecz niż, że tak powiem, z tymi żabolami tak naprawdę. Ale to dobre jest co Godosz, bo to też ma swoje dwa wydźwięki. Jeden jest taki, który też się przewijał dosyć mocno na wszystkich forach niebieskich i tak dalej, że jak tu ci ciąży RK, to się nie nadajesz do tej drużyny. A to jest w kontrze do tego, co ty Godosz, że ta presja może ich zjeść, no bo jest to zrozumiałe, że presja może ich zjadać, bo i stadion, i 40 tysięcy ludzi, czy tam prawie 40 tysięcy ludzi, to jednak robi duże wrażenie na tych chłopcach, którzy nomen omen pierwszy raz w życiu widzą taką publikę i pierwszy raz w życiu grają przed taką publiką. A z drugiej strony właśnie jest potem ta narracja, że jak ci RK ciąży, czy ci nie pasuje tutaj presja w ruchu, to się nie nadajesz do gry w ruchu, nie? I to jest właśnie też ten drugi motyw. Pytanie, czy tobie właśnie bliżej do tego pierwszego, czy do tego drugiego wątku? Wiesz, co ci powiem? To ci powiem tak, że jeżeli naprawdę tak byście uważali, że im ciąży ta RK, to ja powiem szczerze, to ja nie wiem, po co były te wszystkie transfery. Bo tak naprawdę to trzeba było grać z tymi wszystkimi chłopakami, którzy zrobili awans. Nawet jeżeli byli za słabi na tą ligę, by od początku, nie wiem, przegrywali, może byśmy byli jeszcze niżej niż ŁKS, bez ani jednego zwycięstwa, może by tylko remisowali i nawet nie wygrali. Bo pamiętam te głosy, jak się mówiło, jak my awans robili, nie, ale oni są za słabi, to jest cufalem, że my w ogóle wleźli, my już mieli końcówkę słabą, i to i tamto. W ogóle najsłabszy atak, nie? Zresztą ten atak to już od paru lat mamy tą ofensywę ogólnie, nie? Że mamy taką słabą. No ale tak, no i porobili my te transfery, no to tak naprawdę, wiesz, żeby ktoś nie miał presji, no to byś musiał ściągnąć graczy, którzy już się obili trochę po świecie i w wielkich klubach grali. Nie mówię jakichś wielkich europejskich, ale przynajmniej wielkich polskich, że nie ma tej presji. No, bo tak naprawdę to ta presja to jest tylko w kilku polskich klubach taka duża. Przynajmniej w tych, co się biją teraz o coś, albo w takich dużych, nie wiem, jak Ruch, że ma za sobą rzeszę kibiców, przychodzi właśnie takie derby, no i jest ta presja, no. Więc żeby no, z drugiej strony mieć piłkarzy, no to niestety nie stać na zdanie, nie, z tego co wiem. Bo nawet nasz najdroższy transfer w ostatnich latach, który my zrobili za Kozaka, no to nie wydaje mi się, żeby on był też, no nie wiem, wszyscy niego mówią, że to był taki kozak, on miał do nas przyjść, że on się nie boi tej presji, on będzie jak taka żyleta tą stroną szedł, takie przynajmniej o nim, że tak powiem, opinie były, nie? Że niby takiego grajka nam trzeba, ma umiejętności, to może coś tam, czasem się gdzieś tam zagrzewał, jakieś tam jego problemy były w Radomiu, czy coś w tym stylu, i to, ale to bardziej nie, że presji, tylko, nie wiem, może tam o rywalizację bardziej chodziło w szatni, ale że tu niby go tam trener Skrobacz dobrze z nim rozmowę przeprowadził, wszystko, że to, że on się nie będzie grzał i w ogóle, no to może teraz faktycznie pokazuje, że jednak mamy tych piłkarzy właśnie z takimi umiejętnościami i z przeszłością właśnie w takich niewielkich klubach, dlatego może mają tą presję, no, ale z drugiej strony jeżeli gość z Czech grał w Lidze Mistrzów i gdzieś tam, to nie wydaje mi się, żeby on miał na przykład jakąś... No ale to właśnie po nim w ogóle nie widać presji właśnie, nie? No tak. Po nim nie. Jakby taki był 11 do wyżej. Ale w ogóle tak, ja powiem wam szczerze, ja nie wiem, czy ja jest kod. Dużo widzę tej presji, bo nawet jak to tu niekiedy gadałem, Hajer Szczepan, nie? Który też jest kilka lat w tym ruchu. Nawet w tych Gliwicach, jeżeli tam chłopcy grali, to tam też przychodził full stadion zawsze, nie? Tam też był doping, larmo. Ja wiem, że to, dobra, 10 razy mniej, a czy nie 10, 4 razy mniej ludzi, bo jak tam przychodziło 4, to przyszło prawie 40, no to mniej niż na tym Śląskim, ale no jakoś chłopcy tam podołali temu wyzwaniu. I to jest, wiecie, coś powiem wam z drugiej strony. Też ta presja... To nie jest tak, że to jest też Chorzowie. Przecież w Warszawie też mają tą presję. Taką presję to mają wszędzie. Każdy, jak o coś gra, to ma presję. Myślicie, że nie ma presji w jakichś tam klubach, w Lidze Mistrzów, co grają, Bayerny i tak dalej. Wszędzie jest presja. Zawsze jest presja na wynik, nie? To jest właśnie to. I to jest... No nie do końca bym się jakoś tak zgodził, że oni tego po prostu nie umią, no nie umią udźwignąć. No, no nie wiem, jakoś tak nie chcę tego wszystkiego zwaniać na nich, no że są, no bo to będzie tak. To oznaczało, że są słabi politycznie, no. To by to oznaczało. To jest naprawdę,
Jeżeli są słabi psychicznie, jeżeli mówicie, że to jest właśnie ta presja, że nie umiem udźwignąć tej erki i to, no to niestety, jak oni nie umią udźwignąć erki, no to przykro mi bardzo, to im tylko zostają... To muszą grać bierki. Nie cieszę, albo to, no ja. Bo oni nie zagrają. No nie wiem, to ekstraklasa jest chyba sama w sobie presją mniej więcej, nie? No raczej tak, dokładnie. A tak samo jak z tą ofensywą też, bo tak mówiłeś, że my z tą ofensywą lekko tak średnio wyglądamy. No, ale ja panie Dawidzie, szczerze, zobacz naszych pomocników, nie? Tego wspomnianego Kozaka. Ja nie wiem, teraz chyba z Górnikiem, on chyba jego, nie wiem, trzecia, może czwarta, ale nie wiem, czy nie jego trzecia asysta w tym sezonie. Hop, nawet jeszcze Tora nie strzelił, nie? I to pokazuje, że zawsze lubią pomocników ofensywnych, którzy kilka torów wrąbnęli, kilka asyst, nie? Zaliczyli. A tu teraz normalnie, no nikt się nie umie wstrzelić. No kompletnie, jeżeli mówię o nowym Czechu, no nowy przez, dobra, Elwer wywalczył, nie? Z Piastem, nie? Nie wiem, czy czasem, asystę teraz by miał, pół asystę. No miał asystę, ale mu nie zaliczyli. Ale normalnie, no Starzyński tak samo, no. To jest normalnie, powiem ci szczerze, no najlepszego hopa, który uważam, że był na jesień, to niestety oddaliśmy go do wieczystej, no bo to hop i kilka torów strzelił i powiem ci szczerze. Znaczy się nie tak oddaliśmy, teraz, bo to zarobiliśmy, także to nie oddaliśmy, tylko sprzedaliśmy. Dobrze, ale tak sobie popatrzę, no chyba faktycznie nasza sytuacja musiała być taka, że musieliśmy go sprzedać, że jednak te pieniądze musiały być takie dobre, bo tak z drugiej strony... Czy się mowa o Swędrowskim? Mowa o Swędrowskim, tak, czy o Kasoliku? No za Swędrowskiego transfer około miliona złotych plus bonusy, także powiem szczerze, no to jest kwota, to jest kwota, której nikt by sobie, że tak powiem, nie odpuścił w Ekstraklasie. To nie jest tak, że Ruchorzów miał jakiś wybór. Po pierwsze, dwa, no Swędro dostał zdecydowanie lepsze też warunki finansowe, więc to był taki ostatni gwizdek, żeby ewentualnie na nim zarobić. Trochę szkoda, że Swędro nie miał takiej ambicji, żeby zostać w tej Ekstraklasie i się pokazać, bo to jest ta druga rzecz, nie? Że to możemy piłkarzowi gdzieś zarzucić brak ambicji, nie? Właśnie do tego chciałem zmierzyć. Szkoda, że on naprawdę, bo jednak po jego stronie też to pewnie było, nie? Też bym mógł powiedzieć, nie, prezesie, chcę zostać tu w Ruchu, chcę dograć sezon, nie, później mogę... Ale to jest tak, ja o tym mówię też, że to brak ambicji, a może z drugiej strony życiowa szansa, bo tego też nie wiemy, tak? Być może po prostu nie, już lepszej oferty by nigdy w życiu nie dostał, także no, zawsze jest pewne ryzyko, nie? Trzeba je podjąć. Oczywiście, zgadzam się z tobą, ale też... Z trzeciej strony, że tak powiem, tego też nie wiemy. Może jak taka oferta się pokazała, to nie wiadomo, czy też nie było jakichś nacisków na niego ze strony zarządu i tak dalej. No bo to jednak jest ta szansa dla nas na te pieniążki, nie była, powiedzmy. Ale tak, mniejsza z tym, co z nim było, ale chodzi mi o to, że ja go bardzo wysoko ceniłem. I powiem ci, że przy tym Czechu on by tam mógł z nim dobry, powiem ci szczerze, duet stworzyć. Dalej, bo on też umiejętności miał, on też dobre pole widzenia miał i tak naprawdę takiego hopa właśnie jak on też nam w tym środku brakuje. No ale Sikora się i tak mimo wszystko mocno rozwinął pod wieloma względami przy Januszu Niedźwiedziu. To też trzeba tutaj powiedzieć, że jednak Sikora wskoczył w te buty Swędrowskiego, ale nawet takie bym powiedział... No lepsze, nie? Nawet on wyrasta na takiego fajnego ekstraklasowicza, w moim odczuciu. Trochę taka dla mnie niespodzianka, bo on tak na jesień to aż tyle sobie nie pograł i tak dalej. I często na tej ławie siedział, a jakoś tu nagle od początku wskoczył do tego składu już na tą wiosnę, nie? I tak jak mówię, ale no... No jednak jemu jeszcze trochę brakuje, on jest trochę innym typem piłkarza, tak jak dla mnie w porównaniu z tym Swędrowskim, więc to też do końca nie idzie i tak porównać, nie? No mniej mobilny to na pewno, ale to też warunki robią swoje, nie? Sikora jest jednak postawniejszym facetem, taki defensor z prawdziwego zdarzenia, a Swędro bardziej do ofensywy gdzieś tam. No. Tak, no właśnie to Swędro był taki bardziej ofensywny pomocnik, więc tak naprawdę szkoda mi tego Swędra i tak odnośnie tej naszej ofensywy. Jeżeli popatrzymy, dobra, Szczepan 9 torów, nie, bodajże chyba strzelił, ale tak naprawdę za jego plecami, no to tam jest marność. A zawsze było w Chorzowie, że za kilku tych pomocników
też miało trochę zawsze szczelone. No ale właśnie patrzę na statystyki, które też tak tutaj lubisz, to ja właśnie się tutaj skupiłem na tych bramkach ruchu. 28 bramek strzeliliśmy, tyle samo strzelił 9 Zagłębie Lubin. Więc to nie jest tak, że Ruch Chorzów nie strzela tych bramek, tylko one w przełożeniu nie dają nam zdobyczy punktowej. Zagłębie Lubin 34 punkty, Ruch Chorzów 18. To o czymś świadczy. To też jak gdyby my mamy straconych 41, ale gdybyśmy patrzeli na Zagłębie Lubin, ma straconych 36. Czy te 5 bramek to jest strata teraz 16 punktów? No to już ciężko określić, nie? To jednak pokazuje, że jeśli pod względem statystyk, gdybyśmy się mieli skupić, to Ruch Chorzów nie powinien przegrywać tych spotkań, w których faktycznie gdzieś tam te punkty potraciliśmy. A mimo wszystko z Rakowem Częstochowa, no 3-5 mecz. No kurczę, meczych o jakich mało to było, tak? No i niestety tracimy 5 bramek, przegrywamy z mistrzem Polski 3-5, gdzie przez moment nawiązywaliśmy równorzędną walkę, można powiedzieć, w tej drugiej połowie, gdzie było stykowo 3-4, rzut karny dla Ruchu, który nie został podyktowany, ten drugi, być może on by zmienił oblicze tego meczu, byłoby 4-4. Raków by stracił punkty. Bardzo fajne meczyko pod wieloma względami. Wiecie, my dzisiaj gdybamy, ale no właśnie jak patrzymy na statystyki, to one moim zdaniem nie odzwierciedlają potencjału tej drużyny, bo ten potencjał drużyny jest przynajmniej na te 34 punktów, a zdobyte tylko i wyłącznie 18, nie? To jest bolączka. No to jeżeli faktycznie mamy taki ten potencjał tej drużyny, no to jak odpowiemy sobie na to pytanie, że nie umiemy tego meczu wygrać? No jak? No właśnie, no tutaj trzeba by było zadać to pytanie już gdzieś, myślę o tej, cały czas o tej psychologii sportowej, czy to gdzieś ten początek sezonu nie był zawalony, no na pewno dużo kibiców powie era trenera Wosia do zaorania, no trener Woś zagrał 6 meczów, 1 przegrał, nie, więc to też... Ale ja ci powiem szczerze, ja jestem jednym z nich, ja na przykład... To będę miał jedyny zarzut, co będę miał do zarządu, bo chwała im za to, że ten Ruch wydobyli z Otchłani i że doszliśmy do tej ekstraklasy, ale jakoś widać, że oni też nie wytrzymali właśnie tej presji. O, przynajmniej im to mogę powiedzieć, że moim zdaniem oni presji nie wytrzymali, że zbyt pochopnie tego trenera Skrobacza wyrzucili, bo trzeba było mu przynajmniej dać do końca tą jesień przeprowadzić, że tak powiem wprost. Do końca tą jesień i niestety, jakby nie zdobył za dużo tych punktów, niech on wygrywał, nie? To mu podziękować w tej jesieni, ale dać chłopowi, bo to było takie moim zdaniem pytanie. Pamiętam, że słuchałem wtedy twój program, jak ktoś to ogłosił, że ma być trenerem Jan Włośny, ja myślałem, że to jest jakiś żart, tak naprawdę, tak to myślę, jakaś plotka głupia, bo ja mówię, To do mnie wtedy dotarło dokładnie w momencie, kiedy rozpoczęliśmy audycję i to był dla mnie ogromny szok, bo znaczy się, ja wiedziałem już wcześniej, o tym. Dzwoniłem do trenera Włosia, dzwoniłem do trenera Grzyba, niestety żaden z nich wówczas wtedy nie odbierał. No, pewnie dlatego, że właśnie prowadzili pertraktację na temat tego, żeby przejąć schedę po trenerze Skrobaczu. Natomiast no jak już oficjalnie to wybrzmiało, to równo z rozpoczęciem wtedy audycji. Dla mnie to też był taki zdziwienie, lekki szok, że chcemy ratować rundę, bo to było wiadomo, że sezonu raczej nie będziemy ratować trenerem Włosiem, ale chcemy ratować rundę trenerem, który nie wprowadzi nic nowego, bo on zna się z trenerem Skrobaczem od 4 czy tam 5 lat, czy 6 nawet. I co ten człowiek miałby innego nagle wprowadzić? Ja wiem, bo mówił też trener Woś u nas podczas audycji Gość Radia, wówczas mieliśmy trenera Wosia, on mówił, że chciałby kiedyś docelowo, no ma licencję UEFA Pro, chciałby docelowo kiedyś sam też prowadzić jakiś zespół. Nie spodziewał się na pewno, że to będzie Ruch Chorzów i że to będzie tak szybko. Natomiast no, finalnie jednak no, są trenerzy i trenerzy. Niektórym się nie udaje, a niektórzy jeszcze mają tą szansę gdzieś tam spróbować przez jakieś zawiłe ścieżki raz jeszcze i być może te drugie, trzecie podejście byłoby możliwe. To doktor Kuźniak, akurat teraz ja czytam wasz czat, natomiast no tak się rozmowa dzisiaj prowadzi, że ciężko jest wprowadzać też wasze zdanie do rozmowy, ale teraz akurat doktor Kuźniak pisze, gdybyśmy ratowali sezon trenerem Włosiem, to bym dawno przestał wierzyć w utrzymanie. Coś w tym jest, aczkolwiek z tej drugiej strony ja to tak patrzę na te statystyki, 6 meczów, 1 przegrany, 5 remisów, no finalnie na 12 remisów on zremisował, można powiedzieć, prawie połowę.
meczów. No więc... No... No tak, no ale właśnie z drugiej strony popatrzysz, to jest 6 meczów, czyli to jest 18 punktów, ale widzisz. Tak, ale tak, tak. Te 5. W tym, no, nie czarujmy się, no, z Widzewem Łódź daliśmy ciała po całości w tym pierwszym meczu w Łodzi, no, gdzie tak, już trener tak. Woźń był trenerem. Z Krakowią ani nie chcę mówić, bo to były 3 punkty, które żeśmy samemu oddali w zasadzie i to dobrze, że się remisem skończyło, bo jeszcze Krakowia jakby wyprowadziła ze 2 akcje, to by z nami wygrała. Także no to faktycznie, pod tym względem trzeba powiedzieć, że te punkty gdzieś tam uciułane są, ale mogło być z tego zdecydowanie więcej, nie? Mogło. Tak naprawdę to tak, jak żeś wcześniej powiedział, możemy teraz gdybać i nie wiadomo, co by było, gdyby trener Skrobacz nas do końca tej rundy poprowadził, ale tak jak mówię, to mam jedyny żal co do zarządu, mówię, czym to było podyktowane, czemu tak pękali, bo to dla mnie to jest takie pęknięcie, taka panika, rodzaj nagle nie, że muszą coś ten... Chyba, że coś było w klubie, że nie wiem, że może było tak źle w tej szatni, że na przykład tam już jakieś pięcia było, bo coś... Bo tak jak mówię, nie wiem, ale przynajmniej dla mnie osoby z zewnątrz, to była najbardziej zaskakująca, dziwna decyzja, którą też na koniec sezonu, jeżeli by był ten sezon nieudany, to będę jakiś tam kamyczek zarządowi właśnie wrzucał, że nie dali trenerowi Skrobaczowi poprowadzić tego ruchu do końca rundy, nie? Coś optymistycznego, Piotrek, bo tak Fryna pisze, ach, już zapomniałeś o tych feralnych meczach typu z Krakowią, zaś przypomino cię. To może coś jednak optymistycznego jeszcze tutaj wprowadzić. Ja bym powiem szczerze, akurat jest taki pech, że jest, znaczy pech, no może to i dobrze, że jest trochę teraz przerwy, to chociaż ja wiem, czy my tą przerwę aż naprawdę tak potrzebujemy, jak tam wszyscy są zdrowi, i to jedziemy na mistrza Polski, więc to można powiedzieć, tam trzeba zamknąć oczy i faktycznie grać, bo nie mamy nic do straconego. Nawet nie wiem, czy ten jeden punkt będzie nas tak naprawdę radował. No chyba, że w 90. nam się uda wyrównać, aby my przegrywali cały mecz, albo coś, o i taki by był, że tak powiem, zwycięski remis. Ale tak naprawdę w każdym meczu potrzebujemy 3 i powiem tak wprost, że tak patrząc na to, bo oglądałem ten mecz Rakowa z LKS-em większą część i ten Raków naprawdę, on mógł ten LKS zmieść 3-4-0 przynajmniej. Te okazje, co oni mieli, jak rozgrywali tą piłkę, tyle co oni nie trafiali, nie? To mieli właśnie takiego pecha. No, później musieli gonić wynik, no ale im się w konsekwencji udało. Ale też ten Raków, pamiętam, oglądałem jeszcze jeden mecz tego Rakowa właśnie, nie wiem, czy to nie było... Nie, to nie było z Wartą, bo... Ale z kimś tam pamiętam, że oglądałem trochę ten Raków był taki słaby, że tak sobie myślę, czy nie jakiś bardzo drastycznie słaby, ale taki przeciętny był ten Raków, nie? Tylko tak jak mówię, to było gdzieś na wyjeździe. I tak znowu z drugiej strony myślę, że może i faktycznie jest jakaś szansa. Jeżeli by my naprawdę zagrali tak jak na tej Jagiellonii, no to czemu nie? No to jednak... Mówią, że 2 razy się mecze nie zdarzają, no ale kto wie, może teraz będzie jeszcze lepiej niż na Jagiellonii. No może akurat Szczepan 2 szczeli, tak jak tam wtedy z tych nożyc, z tej przewrotki nie trafił w ta brama. To może teraz trafi i będzie inaczej, nie? Kto wie. Dokładnie. Tylko tyle, że tak wam powiem, no optymistycznie trzeba patrzeć. Ja wiem, że to jest mistrz Polski, no ale kto wie, no to jest jednak ta piłka. My też są mistrz Polski, nie? Wielokrotny. No, dokładnie. No wiem, ale oni są aktualni, no to jest ta różnica też, nie? No. Ale jeszcze tak szybciutko właśnie pytanie do ciebie, Piotrek. Kto mistrzem Polski i kto spada z Ekstraklasy? Ale to, że tak powiem, kto mistrzem Polski? Wiecie, to ja chyba tak bardziej życzę tej Jagiellonii albo tej Pogoni, bo te drużyny jeszcze nigdy nie zdobyły i tak mówię, nie są takimi potentatami, ja mówię, byleby nie zdobyła tego ta Legia i że tak powiem, to nawet chyba jak ten Kolejor by wygrał, to już będzie tak. Nie chciałbym, nie życzę Legio, to tyle wam powiem. Tak naprawdę. A kto spada? Ale każdy ma swoje życzenia. Bo tak naprawdę Śląsk to nie wierzę. Oni moim zdaniem osłabli, już mają regres i nie wierzę, że się odbiją. Tak naprawdę to nie wiem, czy oni tam skończą w ogóle w tej 6 chyba, tak. Chyba, że na tym ostatnim 6 miejscu. No a spadek to jest, wiesz, to takie pytanie nie do kibica ruchu, nie? No bo to jest jednak to, no powiem wam, że... Sprawdzamy twoją wiarę. No nie, to wiara jest, no to tak jak mówię, od początku sezonu wierzę, że się utrzymają, no i teraz też wam powiem, że wierzę, że się utrzymają, no to niestety będę musiał wytypować ten
kogoś innego niż nas, czyli prawdopodobnie zostanie ten Krakowia i puszcza. Do tego ta puszcza, ale ta Krakowia to nie wiem. Nie wiem właśnie, czy chyba, no chyba jednak ta korona. No. Mi się wydaje, że Krakowia ma lepszą jakość niż ta korona, więc to będzie ta korona, jak dla mnie. Utrzymamy się kosztem tej korony. No, pamiętam, jak Jezu, żeby tak było. Wybierali 5-3, taki właśnie mecz na noże, więc, a może w Sykielcach się powtórzy kiedyś historia i tam będzie też takie 5-3 z przeszłości i to nas wydźwignie. My ostatni mecz u siebie w Krakowie walnymy i to utrzymanie będzie, no. No tego tobie też życzymy. Tego się życzymy. Tego tobie też życzymy. Piotrek, jeszcze tak szybciutko, bo mamy do rozdania, więc jedna płyta od właśnie tutaj Chrisa DNHP o tytule Segregacja myśli ląduje do ciebie, odezwij się do nas po audycji, także żeby tutaj jakoś odebrać. I super, fajnie, że zadzwoniłeś do nas. Spróbujemy dać też szansę innym, bo godzinkę już praktycznie rozmawiamy z tobą, a jeszcze byśmy może odebrali z jeden telefon. Dziękuję. Ale oczywiście zachęcamy Cię do następnego dzwonienia, słuchania audycji. Aha, jeszcze taka prośba. Czy ktoś z Twoich znajomych już subskrybuje kanał? Bo dobijamy do 3000 subskrybentów, więc prośba o to, żeby tutaj załatwiać te subskrypcje dla nas. A już mamy następny telefon, także dziękujemy Ci serdecznie i miłego wieczoru. No, wszystkiego dobrego, no, smacznego jajka. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć. No, pozdrawiam, cześć. Wesołych kolego. Już odbieramy szybciutko następny telefon. Halo, halo, dobry wieczór. Życie na niebiesko, Rostomaj Tygodki. Z kim mamy przyjemność? Ryszard Czaban. A tak podejrzewałem, że zadzwoni do nas Rysiu Czaban. No, chciałbym jeszcze zabrać głos w sprawie tych wielkich derwów Śląska. Nie wiem, być może to niektórym uciekł, ale... Przy golu Kapralika był fauna wiosny, tak. Ja to zauważyłem dwa dni po meczu. No tak, już było o tym też taka lekka rozmowa, natomiast wszyscy stwierdzili, że sędzia Marciniak nie popełnił błędu tutaj w tej sytuacji. To nie tylko gdzieś tam pan Leczmański nawet tego nie rozpatrywał, z tego co wiem, w Lidze Plus Ekstra, natomiast no, gdzieś tam doszedł do mnie słuchy, że nie było tutaj mowy o jakimś rażącym przewinieniu i chociaż z drugiej strony no, rzut karny, nie rzut karny, to było w naszym polu karnym. Sytuacja bramkowa, no mógłby to VAR też sprawdzić, ale zdaniem tutaj jednak ekspertów okazuje się, że tam błędu nie popełnili. No ale tutaj właśnie kłania się to, że tutaj punkty nam odjeżdżają, bo Marciniak gwiznął faul Zadoka i nie uznał gola Starzyńskiego, a tutaj mógł gwiznąć faul Kapralika i nie uznał gola dla Górnika. Tego nie zrobił. A no sytuacja... tak, no tak. Jeszcze z Krakowi przystanie 4-4 w polu karnym Krakowi i faulowany był Przemek Szuk, potraktowany w łokciach przez zawodnika Krakowi i wówczas ani VAR, ani sędzia też tego nie zauważyli. Te punkty nam odjechały, nie? Tak, tylko tutaj nie wiem, czy Rysiu słyszałeś też audycji. Prowadziłem przedwczoraj niebieską prasówkę z czwórką redaktorów. Tam też Tadeusz Danisz, on to fajnie powiedział w tym swoim takim prawie też godzinnym panelu, że tutaj nie ma też co szukać winy sędziów w tej słabej dyspozycji ruchu, w tym, że Ruch Chorzów tylko dwa mecze wygrał, aczkolwiek z drugiej strony, gdybyśmy się skupili na tych błędach sędziowskich, to byśmy musieli zacząć od początku sezonu, od meczów z Puszczą, gdzie bramka padła po ewidentnym błędzie sędziego, bo wcześniej powinien podyktować rzut rożny dla niebieskich, czy też błędów z pierwszych derbów Śląska, tak, gdzie Triantafylopoulo sfaulował naszego piłkarza w polu karnym i powinien być rzut karny dla Ruchu Chorzów i czerwona kartka dla obrońcy z Grecji. Także no, tych takich błędów no, sędziowskich, które mogły wypaczać wyniki, to byśmy, myślę, naliczyli spokojnie z 8-9, więc nie wiem, czy faktycznie byśmy dzisiaj nie walczyli o mistrza Polski, gdyby te wszystkie błędy gdzieś tutaj nam... Wątpliwego karnego dla Warty w meczu w Grodzicku. Tak, też. No, Szywacz gdzieś tam tyłem do bramki odwrócony, trafiony w rękę. Starcie Przemka Szura z Łukaszem Podolskim, pierwszy wielki derba Śląska w Gabrzu, gdzie by dostał czerwoną sędziego Tomasza Musiała, na co gola nie strzelił. I nie wiem, jakby się skończyło tam to
tamte spotkanie. Wiadomo, że dzisiaj nie możemy mówić o tym, że to faktycznie wpłynęłoby na ten już wynik, bo poszło, nie, to już tego nie poszło. wiemy, wyniki już za nami. Natomiast no faktycznie, gdyby myśleć o tych błędach sędziowskich i o tym, jak one miały wpływ na naszą pozycję w tabeli, to my możemy dzisiaj też rzucić rękawice, poobrażać się na całe PZPN, powiedzieć znowu PZPN nas oszukał, chce nas wykoleić z tej ekstraklasy. A z drugiej strony, no jednak ta nasza dyspozycja nie jest na tyle mocna, żeby wygrać te mecze bezapelacyjnie. Poza meczem z Piastem Gliwice, gdzie pierwszy raz wygraliśmy różnicą 3 bramek, bo ja wiem, od sezonu 2016-17. Nie wiem, ty Rysiu, masz bardzo dobrą pamięć, więc pewnie znajdziesz gdzieś w pamięci jakiś mecz ostatni przed meczem z Piastem Gliwice, który Ruchorzu wygrał różnicą 3 goli. Już nie mówię o zachowaniu czystego końca, kąta, ale może jakieś 4-1, 5-2. Pamiętam też mecze takie z Jagą były w historii Ruchu, gdzie wygrywaliśmy 5-2, 6-2, więc może który z tych meczów. Chociażby z koroną w sezonu 2016 na 17, 4-0 chyba. No dokładnie, no, chyba słuchacz poprzedni Piotrek też o tym meczu coś tam mówił, także no widzisz, to jednak pokazuje, że Ruchorzów nie potrafi tych meczów na swoją korzyść tak przeciągnąć liną, nie? Bo to wygrać 1-0 też trzeba umieć, owszem, to też są tylko 3 punkty, jak wygrana 3-0, No ale przy 1-0 zawsze jak gdzieś się zrobi jakiś mini błąd, to zawsze będziemy szukać dziury w całym. A przy 3-0 już nie ma gdzie szukać dziur w całym. Tak? 3-0 bezapelacyjne zwycięstwo, niebiescy rządzą od początku do końca na boisku. Takiego meczu w tym sezonie Ruchorzów nie miał, bo nawet ta wygrana z ŁKS-em w pierwszej kolejce, czy drugiej bodajże, 2-0, to w drugiej kolejce, tak? W pierwszej kolejce przegraliśmy Zagłębiem Lubin. W Lubinie, dokładnie. Natomiast no, nawet tam w Lubinie też nie musieliśmy przegrać, bo tam też graliśmy dobry mecz, tak? I nagle dostaliśmy 2 bramki i mecz całkowicie nam się tutaj wymknął spod kontroli. Więc no, nie ma w Ruchu takiej gry o 3 punkty tego. Tego nie widać, tej przekonującej takiej gry o 3 punkty. Tu uważam, że tu jest problem tej drużyny. Może tutaj się też kłania kolejny problem, brak koncentracji do ostatniej minuty u piłkarzy, bo... To też, to co nas wyróżniało w pierwszej, drugiej lidze, ta walka do 93, 4 minuty, tutaj już tego nie ma. Z koroną, kiedy Trojak w ostatniej minucie zdobył gola za żółtokrwistych, nie? To też no dokładnie. To Trojak, Korona, przepraszam, Kraków, która też nam strzela. Krakowia Kielce. No to już jest wieczór, wiesz, to już jest późno. No ja zdarzę się. Nawet takiemu człowiekowi jak ty. Dokładnie, każdemu się może zdarzyć. Także Krakowia też w ostatnich minutach strzela nam bramkę. Czy no, co tam jeszcze? Ze Śląskiem Wrocław, tak? Też mecz taki dosyć ciekawy, gdzie te 2-2 był remis gdzieś tam w tych ostatnich minutach meczu, więc no... Też ciekawy mecz, no. Też szkoda go tego meczu. Trochę był ciekawy ten mecz. No tak, trochę i gdzieś też... no, uciekają te wyniki przez te właśnie końcówki. Tak, tutaj sorry, Krzysiu, że ci się wtrącił. Bo wcale Ruch nie stoi na straconej pozycji w Częstochowie. Tam zagrać 2 napastnikami. Nowotny i Szczepan, ewentualnie Szczepana do drugiej ligi kosztem Letniowskiego, nie? Ciekawe, żeby Szczepka tam do tego... No proszę. I wtedy można się pokusić tam o zdobyć punktową. Ja sądzę, że piłka szuka tego Nowotnego w punkt karny i sądzę, że może być to taki list pola karnego, nie? Potem albo Joker, tylko Joker. Czasami tak jest, że piłkarz może dostać 90 minut, nie strzeli, ale dostanie 5 i strzeli, nie? Także tu może jako Joker. Trochę tych minut, nie? Wszedł na boisko, zdobył tego gola, ale na więcej czasu zabrakło. Ja bym dał więcej tych minut, nie? Kwestia jest teraz, żeby punktowali w każdym meczu za 3, to się wyda utrzymanie.
No tak, dokładnie. A Rysiu, takie pytanie do ciebie, gdybyś ty miał typować, kto się utrzyma, a kto spadnie z Ekstraklasy i kto zostanie mistrzem Polski? Ja bym liczył, tak jak mój poprzednik mówił, Jagiellonia bądź Pogoń mistrzem Polski, a w spadku, no tam nie należy życzyć nikomu, ale jak już to ten LKS może, Korona, Krakowia, Krakowia. No bo tutaj też może być decydujący o zachowaniu ligowego bytu nasz ostatni mecz. Oczywiście, że gramy do Krakowi. Tak. Gramy do Krakowi. Może to być tak, jak Nim Kochow napisał, że będziemy się bić do ostatniej kolejki. Tak, dokładnie. No to co, Rysiu? Tak, dziękujemy punktów jeszcze troszkę jest. No. Dziękujemy ci, Rysiu, za telefon. Do ciebie wędruje długopis od Blue England. Pozdrawiamy Blue England, a dla ciebie mamy długopis w takim wypadku za telefon. No, przyda się tam, bo dużo pisza wypełnił tych dokumentów w pociągu. A, no widzisz. Także Blue England pozdrawiamy, a długopis do ciebie mamy. Także dziękujemy ci za telefon. Spróbujemy jeszcze coś odebrać szybciutko, bo 21 za 15. Za chwileczkę też właśnie ta polsko-kadra gdzieś tam zaczyna ten swój szpil o awans. Także jeszcze też spróbujemy może coś odebrać i będziemy powoli kończyć. To... Pyrsk, trzymaj się, Rysiu. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć, na stadionie. Trzymaj się. Do zobaczenia. Rysiu, Czapan też zadzwonił. To było tak do przewidzenia, nie? My tak go dali pytanie przed audycją, nie? Czy zadzwonił? No, cały Rysiu. Tak, no. No, zawsze ma coś ciekawego do powiedzenia. To nie jest tak, że nie. Pisze Hanys tutaj akurat, jak Rysiu się wdzwonił, zaś godzina. No z Rysiem to myślę, że do rana. Także tutaj szacun do Rysia za ogromną wiedzę, no ale my do rana czasu nie mamy, bo jednak na rano do roboty. Arek Fischer pisze, trzeba patrzeć, co przed nami jest, 9 kolejek do końca, a co do Rakowa, to nie jest ten Raku sprzed roku, z jaką też każdy nas na straty spisywał. To taka ciekawa opinia Arka Fischera, którego też pozdrawiamy. Fryna pisze, już lepiej Pogoń niż Jagiellonia, jak do mnie, jeśli chodzi o mistrza Polski. A ty, co uważasz, kto tym mistrzem Polski? Halo, halo, jesteś? Halo, halo, Krisu, kaś ty zaś nam uciekł. Krisu, nam kaś uciekł. A mnie słyszycie, słuchacze? Dajcie znać, czy mnie słyszycie w takim wypadku, czy coś u mnie nie urwało. Jeszcze mamy otwartą linię telefoniczną. Mam nadzieję, że Krisu za chwileczkę jeszcze do nas też dołączy. 32 797 6044 możecie dzwonić. Ja tam gdzieś w tle mam puszczony telewizor, więc siebie słyszę. Sekundka, sprawdzam. Tak, słyszę siebie, więc ja jestem, także Krystiana coś rozłączyło. Mam nadzieję, że za chwileczkę do nas powrotem tutaj dołączy. A tak właśnie, 391 Artur, witam cię serdecznie. Ty tutaj żeś się jakaś fajnie rozpisał. O czym tu Gotka? Demeterowski na Raków, wlejemy ich jak piasta i przywozimy 3 punkty do Chorzowa, a potem spuszczą 3 punkty, zostają w doma i po ptokach. Jo, już te szpile widział. No właśnie, no dobrze, że żeś je widział, to trzeba stawiać kupon. I co, i domy na utrzymanie ruchu w tych dwóch szpilach. A oczywiście my nie zachęcamy do bukmacherki. A tak odbijając troszeczkę od całego tego tematu, od całego tego naszego utrzymania, bo to tak, no właśnie, dwa szpile, nie? Dwa szpile, no gdzieś tutaj brakują cały czas. Te dwa szpile, żeby dogonić i Puszcza, i Korona, i później dopiero gdzieś tam z góry lepiej się patrzy zawsze na ta walka o utrzymanie niż z dołu. Nie wiem, czy też tak uważacie, ale ja mam takie prywatne odczucia. Szybko zerkam do ankiety. 58 głosów. Na kogo zagłosujesz w wyborach samorządowych? Szymon Michałek top 91%, Andrzej Kotala 5%, zagłosuje na kogoś innego 3% z was, tak godo. Nie słyszę cały czas Krystiana, więc ja spróbuję jeszcze raz tutaj do niego się dostać. Halo, halo, Krisu. Krisu, godo, że mnie słyszy, a ja go nie słyszę. Nie wiem, o co łazi. Nie wiem, o co biega. Krisu mnie słyszy, a ja go nie słyszę. Ja nie wiem, co on do mnie godo.
A wy też go nie słyszycie, nie? Z tego, co ja teraz widzę, także nie wiem, o co łazi. Teraz się Chrisu rozłączył. Spróbujemy jeszcze raz w takim wypadku. No i dzwonimy i spróbujemy jeszcze raz. I jeszcze raz, i jeszcze raz. A w tym czasie linia telefoniczna otwarta. Może jeszcze jakiś jeden telefon odbieremy. Także dzwońcie 32 797 60 44. Halo? Teraz cię słyszę. Teraz jest, teraz cię słyszę. Ja, no coś, ja cię słyszę ciągle, nie? Aha, no a ja cię nie słyszę. Głośnik miałem, głośnik normalnie miałem załączony, nie wiem co jest to. Aha, no może Kaś coś chwilowo na łączach. Tak to jest, jak się to radio internetowe, no to też jak gdyby powoduje potem czasami, że się coś tam takiego może podziać, że się coś Kaś poblokuje. No ale właśnie, tak wracając, bo to ja cię pytał tam, Chrisu, ty kogo byś widział na utrzymanie kogo na spadek? Na mistrzostwo bych widział Jagiellonia, nie? Jagiellonii życza, mistrza. A na spadek, wiadomo, ŁKS, Korona i Puszcza, nie? Może zostawia to Krakowia. Krakowia zostawiasz jednak. A to ze względu nie, na, taki, na trenera taki, Zielińskiego, czy może jakieś indywidualne nie, jakoś przesłanki? Tak, jakoś tak Krakowia chyba bym bardziej wolał niż ty. Spośród tej czwórki, nie, to Krakowia bym jakoś zostawił. Rozumiem, rozumiem. Półtorej godziny audycja nam już wyłazi. Już powoli widzę, ludzie zaczęli nam uciekać, czyli jednak tak nikt nie patrzy na Polskę, ale popatrzymy na Polskę chyba. Pocitali ludzie. Tymczasem tam, nie wiem czy wiecie, ale jak my by wygrali z Estonią, to gromy ze zwycięzcą pary Walia Finlandia, czwartą minuta Walia prowadzi z Finlandią 1-0, więc by my, jak wygromy z Estonią, to pojademy do Walii. A z Walią my już grali pora szpilu w eliminację. No. Polska wygrywała te szpile na ogół, albo remisowała tak dosyć grubo, więc może tam być grubo. No to co? Chrisu, czekamy jeszcze na jakiś telefon, nie? Chyba jeszcze by się jeden coś... No, możemy chwilę jeszcze, możemy poczekać, nie? Może jeszcze chwila czasu, czy już lecisz spać? No ja, no. Jasne, że mu jeszcze chwilę mam. No to... Jak jest zainteresowanie, no to jademy dalej, nie? No, no to jademy dalej, no to czekamy chcą, na telefon. A jak chcą, żeby my to zakończyli, to niech napisał. Remig już pisze, może patrzą na Estonia. No, nie wykluczamy, że może ktoś i patrzy na Estonia w takim wypadku. Także nie będziemy tutaj was szufladkować, że patrzycie na Polskę. Oczywiście, że nie. A jak dzisiaj się tu w ogóle tak, Chrisu, czujesz właśnie w roli takiego debiutanta, jakbyś poopowiadał? Teraz ci na razie słucham, na razie słucham i zbieram doświadczenie. No i dobrze. No, to słuchasz, ale godaj też właśnie tak trochę więcej. O tym, bo właśnie go dobrze kolega, to się bardzo rozwinął, nie? Miał tam dużo do powiedzenia, widzę, że ma tam jakąś, wiesz jak, ma tam jakąś wiedzę na ten temat i z większością na pewno się zgodza, nie? To, co godą, nie? No, ale też... No. Czat żyje jeszcze, widzisz, bo tu Kuba napisał, co z karą dla Górnika, to nie wiem, to ja tutaj powiem, że komisja... Ekstraklasy odroczyła do 4 kwietnia posiedzenie ze względu na to, że to no tam jakieś jeszcze tłumaczenia, jakieś tam rzeczy jeszcze muszą przejść. Nie, tu raczej niby oni się powołują na to, że ze względu na zawiłość sprawy, że jakoś tak to napisali w oświadczeniu i do 4 kwietnia jest wstrzymana jakokolwiek decyzja. No ale to tutaj jak gdyby jedna rzecz to jest komisja ligi, a druga rzecz to jest też te prawo cywilne. Tam nie wiem, czy słuchaliście audycji ze wtorku, polecą, bo to prawie 3 godziny mi wyszło z 4 redaktorami. Tam też był jeden ze słuchaczy, który powiedział, nie chcę tutaj już teraz przytoczyć, bo nie chcę się pomylić, który to był, ale powiedział, że prawo cywilne też nam daje możliwość jeszcze ubiegania się o dodatkowe środki z tytułu poniesionych strat tych takich nienamacalnych, nie? Czyli z kuli tego, że na przykład nie mamy sektora gości, bo będzie on zawarty, to wiemy na 100%, no to, że nie przyjedzie Lech Poznań, to, że stracimy na tym i tak dalej. Także no... Tutaj też jak gdyby jeszcze z tego tytułu mogą działacze
niebieskich powalczyć o dodatkowe środki. Rysiu pyta, kiedy go zaprosza przed mikrofon. No nie wiem, Rysiu, na razie program gościa radia jest zawieszony. Ze względu też na sytuację sportową ruchu, my postanowili na razie nie budzić tutaj jeszcze orłów naszych do rozmów, więc na obecną chwilę my to zawiesili. To też tak ciekawe, bo mogę to teraz w końcu powiedzieć, ale myślę, że większość z was zauważyła, że nie ma audycji gość radia od nowego roku, ale na pewno wrócimy do tego, na pewno będą goście radia, ale to też tak jak odom na razie, my rozwijamy radio, żeby tutaj też kolejnych naszych prowadzących rozwinąć, tak jak tu dzisiaj jest Krisu, także Krisu też może Krisu kiedyś będzie też prowadził audycję. Kłanił się. No, widzisz, także jest. O, Rysiu pisze, Jobyk do Walkover za to, co nawyrobiali kibole z Zabrza. No, Walkover to jest bardzo mocno kara, raczej w to nie ma co liczyć. Komisja Ligi aż tak mocno się nad tym tematem nie pochyli. Można tu liczyć na duży zakaz wyjazdowy, no i na pewno kwota jakoś do pokrycia, no a też jeszcze ten sąd przy Ekstraklasie musi rozpatrzyć ten wniosek i on na pewno też będzie wyrok robił swój, który tutaj będzie wpisany w ewentualny wymóg licencyjny Górnika Zabrze. Także to jest taką najważniejszą rzecz, że tutaj klub tego też nie odpuści. No a jak wiemy, sytuacja Górnika Zabrze wesoło nie jest, więc tutaj taki dług licencyjny by na pewno im narobił problemu. Także no właśnie, Krisu, liczymy na to, że ta kasa prędko wpłynie, czy żeby oni się nie robili tego długu, zrobiono na swol, żeby jednak nie było problemu z licencją, czy mogą być problemy z licencją do Górnika Zabrze? Moim zdaniem będą problemy z licencją. Ja no jednak tak nie, uważam, będzie, nie? Nie będzie ich tak, tak ofen stać, żeby wypłacić tam powiedzmy bańka, no bo w takich nie, granicach no oscyluje. W takich granicach oscyluje właśnie te naprawa tych uszkodzeń, które zrobili. Jak oni wypłat nie mają, a ty chcesz tu gadać o milionie? No, to tak, tu pisze Kuba, a jeszcze kara licencyjna od PZN, od PZPN, mogliby im dać do trzeciej spadek, ciekawe, jacy by byli mądrzy wtedy bez kasy. No, to jest ciężki temat, ci powiem, to jest ciężki temat, no wiesz, to są koszta takie, że to by musiało być zrobione tak, jak ja tam gadałem z takim jednym koleżką ode mnie, że to by musiała być odpowiedzialność grupowa, wiesz co, każdy, kto był na meczu, by musiał wycelować, nie wiem, tam 500 czy tam ile było, no w sumie dwa koła, żeby pokryć to, ja? Dobrze liczę. Dobrze do domu. No to czekaj, to już to liczymy, bo ja z matematyki to tak średnio. Ale wydaje mi się, że ja, nie? Że po 500. Ich tam było 2100, nie? Coś takiego, no to może nawet nie po 500 by musieli się ściepować, bo to by im tam wyszło mniej. No ale no jest coś takiego. No ktoś to musi pokryć, nie? No ja, ale to teraz, jeśli oni mają to pokryć, to w tym wypadku my nie możemy nic zrościć od klubu, ja? I no my musimy ścigać tych, co tam byli na tym szpilu. Bo to też my pytali we wtorek właśnie, nie? Czy klub ma ponieść te straty, a oni niech się teraz między swoimi kibicami tam dzielą i rządzą i ustalają, żeby kibice im zwrócili ta kasa? Czy my będziemy się ścigać z ich kibicami? No właśnie, do mnie to jest, bo ja ci tutaj powiem tak w kontrze troszeczkę, do mnie to jest temat prosty. Górnik Zabrze jako klub, on podpisał, że wyraża zgoda na wyjazd takich i takich kibiców. On ta lista no tak. tych kibiców podpisał, widział ich z PESEL-u, widział ich z imienia, nazwiska. Może nie każdego z gęby, no ale mieli te dane i oni klepli ta lista, że ona może jechać. Więc oni ponoszą odpowiedzialność za swoich kibiców, bo oni ich wysłali na szpil do Chorzowa, nie? Czy nie? Ale bilety też są imienne, nie? W życiu chodzi, no to wiesz jak... No, muszą na pewno, no muszą na już, pewno się tym zająć. Nie? Ale to już ja uważam, że my powinni dostać kasa od Górnika Zabrze, a Górnik Zabrze ze swoimi kibicami niech się tam teraz rządzi i dzieli. I niech od nich walczy o te swoje pieniądze. Czekaj, bo zaś się coś rozłączyło. Nie no, ja cię słyszę, także nie wiem, czy się rozłączyło, czy nie. Ale ja cię słyszę, słyszysz mnie? Ja... No, to jak mnie słyszysz, to nie ma źle. Remigiusz Chromik pisze, Dawid, moja, a myślę, że nasza kadra gra w sobota za tydzień.
A kto to tam wtedy gro? Bo ja ci powiem szczerze, to ja ani nie wiem. Sobota za tydzień. Nie w ta, ino następno. To ani nie wiem. Oświeć mnie, Remik, bo to bych musiał wiedzieć. Patrzę jeszcze, co tu piszecie. Remig już też pisze, według mnie to gości nie będzie z Poznania i Krakowa, bo widzę, będzie na pewno, a Puszcza wpuszczą na nasze sektory. Może tak być, oczywiście. Tutaj uważam, że tak będzie nawet, bo kibice Puszczy są fajne chłopcy. Oni tam wiadomo, że jakoś może kibicowsko, to im tam gdzieś może i bliżej będzie do tych Krakowi, no bo tam teraz grają na tym stadionie, ale tak na dobrą sprawę, to jakby im ktokolwiek ten stadion swój użyczył na ta ekstraklasa, oni by byli tacy sami do każdego, mam takie wrażenie. Nie wiem, czy się tu ze mną zgodzisz, Krisu. Ale oni są tacy chłopcy, ja, że oni... Ja, no na 100%. No oni są tacy chłopcy, że jak oni są kać na szpilu, to oni po sobie posprzątają. A Górnik Zabrze ino zrobił bydło. Strasznie. A, przecież nasza kadra to ruch i gro za tydzień w Częstochowie. No, to ja, to tutaj 100% Remig już zgoda. Nie odbieram ruchu w kategorii kadry, ale reprezentacji Chorzowa, a nawet bym powiedział Górnego Śląska już jak najbardziej ja. Tu się zgodza. Tu się zgodza. 20:59 to co, po leku zamkniemy sobie chyba ta linia telefoniczna, jak już nikt nie dzwoni. Dwa telefony, fajnie. Yeah. Fajnie, że Piotrek zadzwonił, to chyba z Anglii on dzwonił, jak dobrze pamiętam. No, także fajnie, że zadzwonił, bo z nim prawie godzina my go dali. Fajnie było go słychać. Fajnie, no. Ja, i fajnie było z nim pogadać, bo Hob miał fajne, ciekawe spostrzeżenia. Rysiu również zadzwonił, także spoko. Linia telefoniczna zatem zamykamy. No i co? To fajnie było tutaj z wami być dzisiaj. Fajnie, że był ze mną też Krisu DNH Pekery po raz pierwszy taki w roli współprowadzącego. Ta ankieta jeszcze tam, jak ktoś chce, to może jeden tam nacisnąć jeszcze jakiś głos, to będzie 60 głosów. Chyba, że już wszyscy, co ino nam zostali, to już głosy oddali, bo już co rozmyni woz jest. Róg za tydzień się stosuje. Piszesz, że Remigiusz Chromik, a nie zdanie, ale co zdanie, bo ja teraz już jest głupi. Teraz to już zgupił. Porażka jak byk, jak Górnik stwierdził, że na wizji nikogo nie było, a podobno był. Ja tutaj wizerunkowo, to my już o tym gadali też. No, to jest też to, co, to jest też to, co godał Tadek Danisz w audycji przedwczoraj we wtorek, że szło to załatwić zupełnie inaczej, a no, nie wzięli tego na klata i coś czuję, że te derby to nam jeszcze się będą chepać długo, długo, długo. No tak to wygląda. Dobra, nikt nie oddaje głosu, to ja zamykam ankietę. Oczywiście tu nie było innej opcji. Nasi słuchacze go dają, że będą głosować na Szymona Michałka i my się z wami, drodzy słuchacze, utożsamiamy i zgodzamy, bo to jest tak dobra jest. Droga do tego, żeby Chorzów w końcu liczył na jakieś zmiany. Już nie będziemy tutaj więcej politykierować, nie będziemy tutaj z wami już polemizować na te tematy, bo tutaj wszyscy wszystko już chyba wiedzą i wszyscy wszystko już powiedzieli. Fajnie, że żeście byli, roztomajte gotki dzisiaj nam minęły, także już po leku się żegnamy, a za głos dziękuję dzisiaj. Chris i Dawid Godziek. Miłego wieczoru, pyrsk niebiescy. Ja. Yeah. Dzisiaj na Farplanie? Dzisiaj jest życie na niebiesko. Radio Kibiców Ruchu Chorzów.